Widzisz cały ten napis? Tam? No. Ma być? Dobra. Tylko teraz zgasł. Skurwysyny. Cześć, a człowiek chce zrobić porządny początek odcinka. Ja zadzwonię do Boxdela. Nie te lampki, kurwa, no. Nie te lampki, no. Ogarniesz się, Michał. O, dobra, dobra, dzięki. Dzień dobry Państwu, witam w najnowszym odcinku Palhajs TV i zapraszam na relację z Fame MMA 15. Będzie u Ciebie spokój, bo mnie będzie? Nie. Całe na biało to bywam, ale... Próbowałem i ciężko, zresztą po co mam brudzić? Byłem grać, dopóki nie zobaczyłem prawdziwego lwa, nie? Ale że... Co? Ej, stary, mam pomysł. Karm cię zule, karm cię zuli. Lubię pierogiem. A co to jest? Do palca. Nie wiem, to już by była przesada. Muszę gumę ustawić. No, ja wiem, że było fajnie. Dlaczego to powiedziałeś w ogóle? Bijesz dzisiaj? Dobrze wiesz, jak było. Dramat. Palhajs TV. Bawiąc uczy, ucząc bawi. Proszę Państwa, Fame MMA wraca do Łodzi. Ostatni raz, kiedy gala Fame'u się tutaj odbywała, jeżeli pamięć my nie mieli, to było Fame MMA 3. I jak dla mnie, to wszystkie gale Fame'u mogłyby odbywać się w Łodzi. Ba, wszystkie gale wszystkich innych federacji mogłyby się odbywać tylko i wyłącznie w Łodzi, dlatego że mam po prostu kurwa blisko. Ja wiem, że za pomocą naszej kamery apelowałem wiele razy o to, by odbywały się wszystkie gale w wakacje. Bo zawsze jak chodzimy dookoła hali, to jest zimno. Ale jest teraz sierpień i jest tak gorąco, że pot mi cieknie po jajach, więc może tak umówmy się, żeby te gale wszystkie były we wrześniu. Żeby nie było aż tak ciepło i żeby nie było jeszcze zimno. Tak, żeby było optymalnie. Dzisiaj za kamerą Szymon. Szymon, pokaż się. Witam. Bo Janczar stwierdził, że se woli z okrasą pojechać. Bo raz, że się nie trzeba prosić o wywiady, a dwa, to sobie zje coś dobrego, nie? A my właśnie przybyliśmy po odbiór akredytacji. Kto odbierał akredytację na gali cyrkowej, ten w cyrku się nie śmieje. A przed nami jest nasz ukochany, ulubiony. A ty nie walczysz dzisiaj, to co ty tu robisz? Nie walczę. Ale wyglądasz jakbyś właśnie wyszedł z waleczki. Tak. Co, nie chcą cię wpuścić? Nie, czekam na Maxa. Byłem już w środku. Aha, rozumiem. Myślałem, że akredytacji nie dostajesz, bo nie walczysz, to nie możesz wejść, nie? No, tutaj różne rzeczy się dzieją, mogłoby się coś takiego wydarzyć. Wcale mi się nie dziwią, no. A już za parę dni, niż niedługo, zobaczycie nasz wspólny odcinek schodzenia po lasach i po... A on jeszcze nie wyszedł? Jeszcze nie. Ja pierdolę, ten wasz montażysta to najebany cały rok. Stary, to było wiesz kiedy? Rok temu ponad. No, było, no. Ale słuchaj, dobre owoce muszą dojrzeć, żeby były słodkie. I w odpowiednim momencie muszą się pojawić, no wiesz jak to jest. Aż się boję. Ale ja ci wyślę do, wiesz, żeby sobie wcześniej zobaczył ten, tą akceptę. Nie wysłałeś? Nie, to zapomniałem. Co? Co jest kurwa, gdzie ty byłeś? Kurwa! Chciałem się schować i wpadłem do nory po szyję, kurwa. Ja pierdolę. Krycha, nie odłączaj. Stary, wpadłem w taką dziurę. Kolejka jest. Luisa Sprusińska, Marcin Sprusiński. A few moments later. Udało się. Teraz kolejny rzut. O, jakie zdjęcie ty masz? Co ty? A, to mam z poprzedniej gry. Z poprzedniej gali mam. Luisa, daj próbkę swojego głosu. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie. Z tej strony Luisa 2000. Niektórzy z was pomyślą, że... Spędziliśmy upojną noc. Że Luisa na przykład się ochlała, albo że jest chora, albo coś takiego. Nie. Ja wam powiem, co się stało. Luisa Sprusińska poddała się operacji krtani głosowych po to, żeby zmeczować charakter z głosem. O, dziękuję. Jesteś głupi. Kreatywny. Którą masz walkę? Tego już wcześniej chyba. Trzecią. Trzecią. No, ale na gozo jest. Dlaczego? Walką. No bo na początku są dwie walki darmowe, później prezentacja bohaterów, kurwa, zawodników. No i wychodzę ja, taki wiesz, tuż po prezentacji. Całe na biało to bywam, ale, ale dzisiaj no może na afterparty, nie? Ale teraz czy bardziej chodzi o kryształy, czy bardziej o nosienie? To jest też zastanawiające, nie? Stary, nigdy nie wiesz, nie? Nigdy nie wiem, bo zawsze są takie dwuznaczności, trójznaczności. Słuchaj, no hemseks jest zajebisty, nie? Więc można to połączyć, nie? Tak. Dzień dobry, panie Korobski. Ja mam tylko jedno pytanie. Czy ty komentujesz dzisiaj galę? Tak, jestem komentatorem. No bo uważam, że razem z Wardęgą powinniście komentować galę, bo nikt nie skomentuje lepiej gali niż kanały Komentary. No. Tak, tak, komentujemy, jeszcze w międzyczasie będę się bił. Jakby miałbyś mikrofon w oktagonie, mógłbyś komentować podczas bicia się.
No, 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 to by było mocne. Sądzę, że to mógłbyś być jednym z pierwszych na planecie. Chyba takich rzeczy się nie dzieją, że ktoś komentator i zawodnik w jednym? W jednym, żeby komentować, no, no, nie? To by było ciekawe. Gorzej, jakby stracił przytomny, wtedy byłaby cisza na transmisji i ludzie by żądali zwrotu. Komentatora by nie było. Oddajcie hajs za pay-per-view. No. Najlepsza gala history. Przyjrzyjmy do ciebie. Znów. Tak, bo Konopski jest strasznie sztywny. Obstrał się. A ty też jest, bywasz sztywny, ale twoja sztywność jest ciekawsza. Mógłbyś pokazać do kamery tył swojej głowy? No jasna sprawa. Proszę Państwa, jeżeli to nie jest najbardziej chujowa fryzura 2022, to nie wiem jaka jest. No ta broda jest bardziej chujowa moim zdaniem niż ta fryzurka, bo ta fryzurka jest humorystyczna, a z tą brodą to już poleciałem za bardzo. Siedzę u tego barbera w hotelu i mówię, może brodę też? Mówię, kurde, dobra. Wyglądasz jak Michał Wiśniewski, do góry nogami. Odwrót, no tak mi Kaniowski powiedział wczoraj, tak a propos tych Kaniowski, kurwa, mi też się mylą już pomału. Tutaj, na trójce, poznaliśmy się, Krycha wypłacił... 30 marca 2019 Krycha wypłacił roku. Rubemu kolano, no złamane, tak. Pamiętam jak dziś. Kurwa, 3 lata temu lepiej się biłem jak teraz, nic nie umiejąc. Słuchaj, nieprawda? Taka jest, kurwa. Nie, 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 myli się, nadal po prostu nic nie umiesz. A wiesz, mi się wydaje... Wtedy umiałem więcej, słuchaj, widzisz, zacząłem się cofać. Nie, wiesz, co ci powiem ci tak, mi się wydaje, że jednak duże umiejętności wpływają też na dużo kalkulacji, rozkminień. Jak nie umiesz za dużo, to idziesz na żywioł. Może też tak jest, nie? Duże umiejętności wpływają na twoje ego i to przegrywasz z tym, bo za dużo kalkulujesz w walce. I to przez... A gdybyś poszedł po prostu się bić i byś nie kalkulował, to wiesz. Ale to jest właśnie to, że jak już trenujesz dłuższy czas i coś ogarniasz, to tak do tego podchodzisz. A co będzie, gdy to się nie uda, wiesz? Przed Państwem największy zadymiarz, Popo. Dzień dobry Panu. Co tam? Co ty zrobisz, jak dzisiaj nie walczysz? Przyszedłem wspierać swojego przyjaciela Marcina. Aha, a to tak myślałem, że nie ma tak, że jak nie walczysz, to nie możesz przyjść, nie? Że nie wiem, nie wpuszcza. A chuj, zaraz się dowiem, może mnie nie wpuszcza. Może cię nie ma na liście, nie? Tutaj możemy zobaczyć konkurencyjną telewizję. Siema, witam. Ty fejmy teraz robisz? Nie, ale mam wejściówkę. A kurczę. Będziemy nagrywać tak naprawdę odcinek techniczny. W jaki sposób jest to zrealizowane? Po co jest tak dużo przewodów tutaj poskładanych? Czyli, rozumiem. Czyli, proszę Państwa, już niedługo na kanale Ziemniaka możecie zobaczyć, jak kolesie ciągną druta. Ale że... Co? Cześć, wy jesteś, czy tak lekko wcięty? Słuchaj, ja mam taki atut, że nie muszę pić i tak każdy myśli, że piłem. Bo na za w ogóle nie będzie? Co się stało? Nie. Dlaczego? Ja tak liczyłam, że się z tym setki napiję, no. No i co teraz? Niech on tu przyjeżdża. Bonez, siadaj kurwa na rower i przyjeżdżaj, no bo Bonez nie ma daleko. Koniecznie. Bo Bonez jest z Łodzi, więc nie ma daleko. No to też jest. No to przecież, no to dzwońcie do niego. Ale co, jak się musi pokierować ludzkie życie, żeby chcieć, żeby ładna dziewczyna, mądra, inteligentna chciała się napić wódki z Bonezem. To jest, ja tego nie rozumiem. No przecież musisz mu to powiedzieć, żeby przyjechał. I to już będzie, wiesz, cała motywacja, że się napije setki. Artur, popatrz, żałuj, mógłbyś, jak masz na imię? Magda. Mógłbyś się z Magdą napić seteczki. A siedzisz na dupie w domu, tak? No, pewnie tak. No niestety nie mam jej w domu. Na Mączaku w Sopocie jestem. W Sopocie na Mączaku. Ale droga Magda, z wielką chęcią napiję się za twoje zdrowie. Zdrówko. To się zawiodłam, bo pierwszy raz jestem na fejmie, na walce i liczyłam, że się spotkam z Bonezem i napiję się z nim seteczki. A byłam na festiwalu hip-hopowym, to się z nim tylko spotkaliśmy, to wiadomo skąd się wzięła ksywa Bonez. Powiedział wam. Powiedział. Kurwa, nie wszyscy wiedzą, a to super. No i teraz nikt chyba nie powie, tak? A ty pamiętasz skąd się wzięła? No to był sobie na walkach jakiś tam MMA powiedzmy, no i nagle chciał się jakiś facet z nim bić i jak on go narąbał, to wszyscy krzyczeli Bonez, Bonez. Prawie tylko zapomniałeś o alkoholu. Aha. A. A, no dobra, no ale to teraz by był alkohol. Nie, to nie tak. Słuchaj, było. Otóż kiedyś na amatorskich zawodach MMA we Wrocławiu miałem flaszkę. Tak znałem gościa, że wszyscy zaczęli krzyczeć Bonez, Bonez. Tak to było. Podobno Błoński nazwał Kaniowskiego C-wordem i za to Kaniowski wypłacił mu sztukę. Wypłacił mu... No co to jest C-word? C-word to jest... Cykor, cwaniak, celebryta. Jakbyś mógł... Tak myślisz, że to jest to myślę, słowo? Myślę, że na pewno jest to słowo, bo... Zawsze I za to się Kaniowski obraził? No bo to jest tak, wiesz, w tym slangu więziennym gitów... Ale Kaniowski nie ma nic wspólnego z gitami, tak dobra, mi skąd ty to wiesz? To, że nie wygląda, że ma grzywkę, że nie jest wcięty na łyso jak my. Nie chciałbym być Mateuszem Kaniowskim w więzieniu.
Dlaczego się zaśmiałeś? Dlaczego się zaśmiałeś? Dlaczego, dlaczego to powiedziałeś w ogóle? Bo nie chciałbym być... Ja bym chciał. Bo ja bym chciał. Ja bym chciał być mały. Oj, Luisa, bardzo nieładnie. Kiedy zobaczymy cię znowu w oktagonie? Jak tu będzie krata, a tu będzie ten. Ale i tak już jest chyba nieźle. Nie, to nie to jeszcze, co potrzebuję. Nie? Dla Kaniowskiego może celebryta. Aha, czyli mówi do niego Błoński, Kaniowski, ty celebryto, no ty kurwo, i liść leci, zadyma, pogoda rozdziela. Myślę, że słuchajcie, tak mógłby... jeżeli nie chcecie dostać liścia od najpotężniejszego dziennikarza MMA on w Polsce... On jeszcze mógł powiedzieć do niego celebryta bez R, jak był przy tym gola. Celebryta. Dasz się karnąć? No to siadamy. Proszę Państwa, i to jest właśnie samochód, którym przyjeżdża ekipa Palfest TV pod tutaj, pod Allianz Arenę. I tak właśnie sobie podróżujemy. No, wcześniej nie pokazywaliśmy tego, bo pan tutaj musiał znaleźć miejsce do parkowania, ale to możecie zobaczyć, właśnie tym samochodem przyjechaliśmy dzisiaj na galę. No i tak to właśnie wygląda, proszę Państwa. No wiadomo, że Palfest TV wszystko co najlepsze. Tutaj są takie zasieki. Dzień dobry, można? Jak bydło na rzeźcie prowadzi, nie? Takie coś. Tak, ręce do góry. Luisa, tutaj ty musisz otworzyć drzwi. O, ale do wciśnie się dzieje trzymają. Rozkręcam się, że teraz osobista będzie. Nie, a to dobrze. Atlas Arena, to jest to miejsce. Ostatni raz na płycie, na fejmie, legalnie, to nie będą, kiedy byłem, jakieś zmiany pozachodziły, ale może być też tak, że Atlas Arena jest specyficzna i żeby się tam przedostać tutaj między tymi, to sobie za bardzo nie ma jak, tylko trzeba przez płytę, więc wydaje mi się, że to jest taki powód. Zobaczymy teraz. Czy są już jacyś dziennikarze w ogóle wyklęci, czy jak zwykle jesteśmy pierwsi? Co tam? Ostatnio gadaliśmy. Wiem. Siemano. Czekamy za zawodnikami. Za chwilę idziemy się przebrać i będziemy ich tejpować. Fajna zabawa. No bo mi ciężko zrozumieć, co w tym jest fajnego, ale skoro ty uważasz, że jest fajne, to znaczy, że można coś w tym odnaleźć. Tak? Z tejpowaniem na tejpowanie jesteś lepszy. Widzisz swoje błędy i poprawiasz to. I widzisz to, jak zawodnik walczy i schodzi z tej walki i mówi, że wszystko ok, ręce całe, dodaje ci kolejną motywację do tego, że... Uważasz, że dobre tejpy lub złe tejpy mogą coś zmienić w pojedynku? Myślę, że jeżeli uszkodzisz sobie rękę przez złe tejpowanie ręki, to jak najbardziej. Czy teoretycznie, gdybyś kogoś nie lubił? Teoretycznie. Teoretycznie. Wszystko jest możliwe. Ty grasz koncert dzisiaj, tak? Nie, nie. Ja dzisiaj akurat walczę. Aha. A, to na stopień, to nas nie interesuje. Ja wiem, że wy tylko muzyka. Zawsze walczył mikrofonem, na słowa, z innymi raperami, a teraz sprzedał stanie się w oktagonie. No i sprzedał się trochę, nie? Ale lista raperów, którzy walczyli, się wydłuża, nie? Ale, no i jednocześnie tych, którzy przegrali, więc ja postaram się zacząć tą nową listę. Wchodzisz do swojego numeru, czy wchodzisz do Ekolod? Kurwy. Długo się nad tym zastanawiałem, właśnie zwłaszcza nad ekologami, ale nie, coś swojego, ten, więcej niespodzianek nie zdradzę. Powodzenia. Tak, siema. Sarius powiedział, że poczekaj mordo, muszę się przebadać i zbiliśmy piątkę. Nie wiem, czy to dobrze, że zbiłem z nim piątkę, zanim poszedł się przebadać, kurwa, nie? Mam przygotowane dla ciebie jak zwykle, tylko że kurde są trudne i ja muszę sobie przeczytać. Zobacz, wiesz? Tak blisko, a tak daleko. Ale nie, tutaj dzisiaj można wchodzić. Wiem. Widzisz, kurde, bo to jest specyficzna taka ta hala, dlatego nie że mam tego zrobić. Jest to przejście, no ale... Bo tu nie ma toalety dla mediów i to musielibyśmy wstać do wiadra, dlatego możemy wchodzić na płytę. Okay. Dzięki. Przepraszam, że odrywam Was od tego niezwykłego odcinka, ale chciałem Wam zakomunikować, że na 10 urodziny Palhajs TV zostało zaledwie kilkadziesiąt biletów. Jeżeli nie chcecie, żeby ktokolwiek Was ubiegł, to kupcie je jak najszybciej. A uwierzcie mi, nie pożałujecie, takiej imprezy nigdy nie było i prawdopodobnie nigdy już nie będzie. Rozregulowany interferometr. No co to jest? Interferometr jest to taka maszynka do mierzenia fali, interferencji, dźwięku i tak dalej. Rozregulowany interferometr. Muszę gumę ustawić. To było, wiesz, to była taka rozrzewka. Wiadomo, tak, tak. To musi być. Poniesiesz teraz baton fejmu? Tak, tak. O, i teraz. Rozregulowany? Rozregulowany interferometr. Kontrowersyjny arbitraż. Kontrowersyjny arbitraż. Remineralizacja preparatem. Remineralizacja preparatem. I ostatni, Arek pozdrawia rozparę. Arek pozdrawia rozparę. Arek, Arek, Arek. Arek Tańcula.
Tutaj był twój pierwszy pojedynek. Tak, wiem. W tej arenie. Ja wiem właśnie. I tak wyglądałeś zupełnie inaczej. Byłaś zupełnie inną osobą. Wiem. I to jest naprawdę... Ja mega ci kibicuję dzisiaj, bo to jest kurwa taka historia na jakiś hollywoodzki film. Nie wiem. Od, wiesz, autokaru, poprzez te wszystkie perypetie do królowej polskiego freak fightu, nie? Coś w tym jest. Ale no wyglądasz naprawdę zupełnie inaczej, nie? Mhm. Ostatnio ktoś mi powiedział na relację. I wiesz jak to jest, wyświetlają ci się też odpowiedzi na poprzednie relacje. I pech chciał, żeby wyświetliła mi się relacja z któregoś tam marca, wtedy kiedy się biłam właśnie ze Smeraldą. Przejrzałam sobie całe to Insta Story z tego dnia i tam, wiesz, w ogóle była golonka tuż przed walką. Była jeszcze wtedy Glorianka, tak. Świętej pamięci. I w ogóle totalna masakra. Ale w ogóle to też... Ja, wiadomo, że wszyscy się zmieniamy, ja tak? Ja też byłem inną osobą. Tam był taki świetny filmik, jak śpiewam pod Alvas Areną z różnymi włosami, jebać blachary. Było coś takiego... A gdzie było chce Woody i Cox po walce w oktagonie? Boże, pamiętasz? O Boże, bo rzeczywiście coś takiego miało miejsce. Chuj tam w to, ja chcę teraz Woody i Cox. O mój Boże, rzecz! Jezu. Ja na przykład jak oglądam siebie sprzed 10 lat, tam 5 lat, no to też tak generalnie już nie jestem tą osobą, nie? No ale ja nie mam takiej różnicy u ciebie, to są jakby dwie różne osoby, nie? No, o mój Boże, rzeczywiście tam było coś tam o after party i była Woody i Cox, o matko. A melanż już się nie zdarza w ogóle? Nie, no lubię sobie... Lubię się najebać. Można się zmienić, ale nie w 100%. No. Nie, no Marcinku, no co mam ci powiedzieć, no fajnie czasem wyjść na aperolka z koleżankami. Fame MMA po wielu, wielu latach wraca do Łodzi. Zgadza tu się. Swoją pierwszą walkę miała Marta Nikiewicz ze Smeraldą. To było dokładnie teraz, w marcu 2019 roku. Wow. I powiedziałbyś, że ta ulana Marta, wtedy taka, wiesz, wyjęta z melanżu. Nie no, właśnie za dwa lata będziemy walczyła, wiesz, no, na poziomie naprawdę strasznie, bardzo strasznie dumny byłem oglądając wczoraj media training. Stary, to jest, ona jak chodziła w ogóle, wiesz, no. Te tarcze, technika, szybkość, siła, wszystko to poszło mega w górę i to już niczym zawodowiec. Bo w normalnych pojedynkach to powinniście być obiektywni, ale no tutaj jednak jest pojedynek dwóch federacji, więc no, nie wierzę, że nie jesteście po stronie Marty. Ale ja już serio nie myślę nawet o tym, nie chcę myśleć, bo chcę, żeby ta walka była wyrównana, żeby był uczciwy werdykt, żeby wszystko dobrze poszło i nie myślę na tym, kto wygra, serio. Jakbyś mógł powiedzieć, na jaki adres należy wysłać paczki? Mineralna 3 przez 4 Łódź, nie Zgierz, przepraszam, Zgierz. Nie wschodnia. Byleby nie Tumany. Na tą pierdoloną wschodnią. Tumany na wschodnią. Bo tam tak, żule otwierają paczki i żule się cieszą. Karmcie żuli. Mineralna 3 przez 4, Łódź. Nowe gwiazdy twoje? Nie takie nowe. Pewnie mnie ileś gal nie było. No tak. Panie są nowymi jakby gwiazdami telewizji i TV. Owszem. I jakby rozumiem, że to ma być taki kontrast, blondu i czerni, czy? Tak. A pani się specjalizują w jakichś różnych rodzajach wywiadów, że na przykład pani robi tylko z kobietami, a pani tylko z mężczyznami, albo jeszcze jakieś inne konfiguracje? A nie, na spontanie. Czyli nie ma tak, że ja tylko tych? Nie. Dzielimy się raczej. Tak? Po prostu kto wpadnie, to... A macie kogoś takiego zaplanowanego na dzisiaj, że na przykład pani by chciała najbardziej zrobić dzisiaj wywiad z... Z gwiazdą. No to może pani zrobić ze mną, nie ma problemu, to da się załatwić. Naprawdę nie wyjdzie drogo. A pani z kim chciałaby zrobić najbardziej wywiad? Z Jackiem Murańskim. Jackiem Murańskim? A dlaczego akurat z tym gentlemanem? Bardzo interesuje mnie jego postać. Pod kątem? O Boże, kontrowersji, wszystkiego. Uważa pani, że na wywiadzie może zadymić, będzie dużo wyświetleń, będzie z kontrowersji? Po prostu. Oczywiście. Na pewno, Jacek na pewno się kliknie. Powiem ci, że nagraliśmy z Feno taki odcinek o kosmitach. Feno bardzo pasował. Jest to wielka postać. Jakie masz skarpetki? Co? O kurwa, on tu... Oddaj ten papier, kurwa! Jakie masz skarpetki? Przyznam się szczerze, że gdzieś tak na 3 lata wypadłem z obiegu, ale teraz odkryłem jakieś nowe kanały, które powzięły taką szlachetnie historyczną misję i odkopują te najlepsze ujęcia z kuchni. Czy boicie się nozu? Chcecie spróbować nozu? Bez. Musiałem sobie zrobić małą przerwę od Krzysztofa Kononowicza, bo już tam
tam już się jakby nie za... Ale byliście chyba z Sansariusem, nie? Byliśmy. Tylko pod bramą, nie wiecie, że nie byliście z tego. Nie byli, nie zostaliśmy wpuszczeni, mieliśmy pecha. Dwie próby. Dwa razy się sfrajerzyliśmy pod bramką. Ja trzeba pokazać po prostu tą, bilet, nie? Bilet to jest 100 zł. Tak. Nie, ja zapłaciłem, wiesz, przyjeżdżamy z Janczarem i z Luizą nagrywać odcinek, nie? Stajemy pod bramą. No to tam 100 zł za wywiad, płacimy 100 i znam stara, a ty też 100, a ja mówię, ja jestem w pracy, kurwa, dobra, za tą 100 może być, nie? No i weszliśmy, nie? No więc zapłaciliśmy 100 za audiencję w Elwederze. Nie, no kurczę, to szkoda, my akurat się załapaliśmy. Biedni raperzy nie mieli 100. No nie, niestety. No, a chociaż widzieliście, byli tam, nie byli? Słyszeliśmy jak kaszle. Uważam, że moje 3 ostatnie walki były dla mnie dużym wyzwaniem, bo walczyłam z... Moje przeciwniczki to były przeciwniczki z dużo większym doświadczeniem. Mimo tego, że Kamisz nie idzie zbytnio w sporcie, w tym sporcie, to jednak no, też uważam, że to była dla mnie jakaś cięższa rywalka na tamten okres. Jeśli chodzi o Karolinę, to wiesz, Karolina jest mistrzynią Europy w taekwondo. No tak. Więc no, Nila też jest dla mnie wyzwaniem, ale... No jest wyzwaniem po prostu. Czy wiesz, ta walka oczywiście jest super ważna, bo przecież są 3 pasy na szali, tak? 3? 3, pas królowej, mój pas i jej pas. Aczkolwiek te wszystkie pasy już dają mi taki vibe, kurwa. Pas Karła, który jest w High League'u, to wszystko, każdy ma swój pas, wiesz o co chodzi. Wiesz, ten Kasy miał pas króla. Pas króla, pas Karła, kurwa, w tym wszystko jest. Te pasy nie mają dla mnie aktualnie żadnego znaczenia. A powiedz mi, jak się można, kurwa, kręcić z dziennikarza do oktagonu, bo kurwa tyle lat i ja nie mogę, a ty tak żeś wariat Radek i już nagle będziesz. No widzisz, robisz wywiady, robisz, dobrze się zakręciłem i jestem, nie? Ale widzisz, kurwa, to znaczy, że ja chujowo robię wywiady, a ty robisz dobrze, skoro ty dostajesz... Sam wyciągnąłeś takie wnioski, ja tego nie powiedziałem. Ej, stary, mam pomysł. No? Od września przeprowadzam się do Warszawy i tam mam swojego logopedę. I w końcu, wiesz, bo tak wcześniej to raz na miesiąc chodziłem i tak dalej, teraz będę chodził często. To zobaczymy przy okazji kolejnego fejmu. Ale chcesz się tego pozbyć? Może nie pozbyć, ale udoskonalić. Ale to nie przeszkadza ci to, bo ja uważam, że to jest twoje takie... No w sumie tak. Rozpoznam to tak, Agnieszka Chinicka nagle sobie zlikwidowała szparę między zębami, nie? Wiem, ale... A dziewczyny pilnikiem sobie piłowały zęby, żeby mieć diastemę tak jak ona. I to wiesz, prawda. I nagle ludzie mówią, jak to? I wiesz ile ludzi, którzy... Chciałoby nie mówić, nie. Nie, ludzi, którzy rerają. Jest w Polsce, którzy się tego wstydzili, a nagle pojawia się, ja mówię, to nie bez beki, pojawia się celebryta, który rera. Tak samo jak ile mini Mike zrobił dla niskorosłych w tym kraju. Okay. Wiesz, o co chodzi? Że taki pozytywny wizerunek, więc ja uważam, że jakbyś przestał rerać, to tak jakbyś zawsze się tego wstydził, że to słabe by było. Nie, ale wiesz co, ja i tak, wiesz, to czasem mi przeszkadza nie, że wymowie, ale mi czasem się cięży coś ten. Mówi. Że na przykład nagrywa sobie story, i się na przykład zatnę, bo mi nie weszło. I tak bym miał łatwiej w życiu też, bo by mi... Bo ja nie mam takiego mocnego tego R. Rozumiem, czyli pod kątem bardziej lepiej biznesowym, mowy. Tak, lepszej mowy dla siebie, ale z drugiej strony... Pewnie coachem chcesz zostać. Motywacyjnym. Nadałabym się. O czym rozmawia Sariusz przed walką? O Kononowiczu i Tigerze Bonzo. Tak, nie no, jakiś tak właśnie dobrze, na razie A jak dobrze. To jest być włodarzem wytwórni rapowej? Wiesz co? Taki, wiesz, dosyć niszowej, nie? Nie, ale nie, jednak. Nie da się ukryć. No. Bawicie się jak w RRX-ie, czy trochę gorzej? Tak, bawimy się jak w RRX-ie. Cytrynę w pięciu. Tam. Tak, jest pukanie, że już trzeba zejść, już trzeba zejść na dół. Mój ulubiony tak jest Kamy Rekord, zbijajcie na Rosoła 9. Tak, no rozbierajcie się do Rosoła. Tak zajebiste tak w chuj, Kamy Rekord. No ale jak pokonasz Aniele, czego ci oczywiście bardzo życzę, no to... Co dalej? No bo we Freak Fightcie to trudno znaleźć już kogoś lepszego. Czy już bardziej myślałabyś o tym, żeby naprawdę zawodowo się w to bawić? Marcin, zawodowcy teraz przechodzą do Freak Fightów. Ja wiem. Na to Ewa Brodnicka. No tak. Takich dziewczyn będzie mnóstwo, na pewno ktoś się zna... Ktoś się dla każdy mnie... chce przyjść po pieniądze, wiadomo. Każdy tu przyjdzie po pieniądze. Aczkolwiek ja na pewno sobie po tej walce zrobię sobie przerwę. Tak, chcę pożyć życiem, chcę pojeździć trochę po świecie. Mam no treningi chłopaka, są przejebane, nie? Mam chłopaka, chcę się trochę pokosić, pomigdalić. Chcę pojechać do Tajlandii jeszcze potrenować, do Stanów bym pojechała potrenować, a tak to... A twój chłopak jest celebrytą jakimś? Nie. Normalnym człowiekiem? Jest trenerem boksu. O, czyli w sumie macie wspólne jakieś zainteresowanie. No mamy, więc chcemy oboje trochę pojeździć po świecie, potrenować. Co ci jadłeś na śniadanie? Jajecznicę, tylko. Tylko jajecznicę? No, ale z dwóch jajek, kurwa, wiesz. Dlaczego tak mało? Nie no, tak naprawdę to jadłem dwa jajka na gorąco i porówka następna, dziękuję. Tyle słyszałem, kurwa, o tych imprezach.
tyle gadają, internet huczy. Zaprosiłbyś kurwa kiedyś. No jak zrobię, to zaproszę. Ja słyszałem, że tam się dzieją takie rzeczy od kolegów, którzy byli. Jakie? No nie mogę powiedzieć przed kamerą, bo nie chcę, żeby mi zbanowali kanał, ale bardzo ale fajne. To, ale to teraz brzmi tak, jakby coś złego się działo. Nie, właśnie, no, dla mnie to zajebiste rzeczy są. A. Ktoś ci mówi, słuchaj, a u Zabieskiego na imprezie to... O kurwa, to chcę tam być. Wiesz. No ja wiem, że było fajnie, ludzie do mnie piszą cały czas, kiedy będą kolejne imprezy. Zobaczymy, na razie się skupiam na czymś innym. Na czym? Możliwe, no, na treningach, na podróżach, na social mediach trochę. Czy rozumiem, mieszkasz gdzie? W Warszawie? No, pod Warszawą. Czyli trenujesz, a podróż to, że przyjechałeś dzisiaj do Łodzi? Nie, nie, akurat trochę sobie podróżowałem ostatnio po Polsce, byłem w Hiszpanii i tak dalej, no i zamierzam ogólnie więcej podróżować, bo sprawia mi to przyjemność i zawsze... No fajnie odwiedzić, zobaczyć nowe miejsca, jak ma się takie możliwości. Mogę wam pokazać bardzo fajną ciekawostkę, o której się dowiedziałem przed chwilą, więc zapraszam was tutaj. Widzisz tą lodóweczkę, która się tutaj znajduje, te wiaderka? Widzę. Wcale to nie jest na pomyje. Co się okazuje? W środku jest autentyczny lód, który trafia finalnie na twarze zawodników, jak już zaczną one puchnąć od deszczu ciosów. I taki każdy zawodnik zaraz przed walką dostaje do swojego narożnika taki lód, wodę i wszystko ląduje w wiaderku razem z dodatkowymi ręcznikami, żeby wiesz, było mu jak najbardziej komfortowo. Najpierw mogli się zobaczyć ciągnięcie druta, a teraz zrobienie loda. Cały czas jakby chodzimy w podobnej tematyce. Żałujesz jakiegoś tatuażu swojego? Tak, jest kilka tatuaży, które mi się nie podoba. Które? Ten na przykład jest strasznie krzywy tutaj. Widzisz, zobacz. Jest, tutaj jest tak, a tutaj jest tak. Jest krzywy, chuj. A te takie hardkorowe trzy nadal podobają? Tatu tribal mi się zajebiście podoba. Ten jest fajny, ten jest fajny, ten wesoły autokar też jest fajny. Tutaj mam taki duży tatuaż. Pała jest fajna. Pała. A towar z chuja lepiej? Towar z chuja ostrobuja. Nie przeszkadza mi, jest mocny, kontrowersyjny. Ostatnio byłam tutaj na urodzinach, byłam na urodzinach 40 i było tam takie wiekowe towarzystwo i przyszłam w krótkiej sukience. I w pewnym momencie zauważyłam, że te wszystkie starsze panie przy stole patrzą mi się na mój wielki tatuaż starsze panie pała. To są w moim wieku? Patrzą mi się na tatuaż pała na nodze, więc... Gapisz mi się na udo? Gapisz mi się na moją pałę? Zerknąłem tylko, właśnie. Pamiętam ciebie z naszego pierwszego wywiadu, jak przyszedłeś, słuchaj, a kup mi piwo, bez piwa, bez piwa nic ci nie powiem. Ja wtedy przyszłam po trzydniowym chyba Valerium Mefedronu. I powiedziałeś, że musisz wypić piwo, bo nic nie powiesz. I kupiliśmy wtedy na barce tam, bo to na tych barkach było, nie? O kurwa, nie, rzeczywiście. No, świat się zmienił w ogóle, ale zobacz, się świat zmienił też od tamtego no, czasu. No, to nie? Prawda. Wiesz, wtedy Instagram gdzieś tam dopiero się rozwijał i tak Marcin, dalej. Marcin, jakie ty mi świetne rzeczy przypominasz tutaj. Da się zarobić. Lepiej, będąc raperem przez rok i grasz koncerty na swoim poziomie, czy walcząc raz na Fame MMA? Dobre pytanie, ale nie, no jednak biorąc pod uwagę moją częstotliwość grania koncertów, czyli przypuśćmy sobie, nie wiem, 2-3 tygodniowo, no ale to no, w takim zaokrągleniu, ale raczej 2 na tydzień myślę byłoby, no to jednak jako rap, no wiadomo, tyle, trochę więcej tych weekendów jest, ale... Jest okej, okay, wiadomo. Też. Ale też dużo ci zostaje, nie? Jak jedziesz na koncert, to jednak to są koszta, te okołokoncertowe, wiesz. No, bardzo dużo tych okołokoncertowych kosztów. Nie, dawno ich nie robiłem, że tak powiem już, ale odłożyłem sobie na kupkę. Mam tutaj właśnie odłożone fundusze na wszystkie koszta, które będę ponosił tak, po tak. walce, już po walce od razu. To się nazywa utensylia. Dokładnie, dokładnie. Są już gotowe. I są powiedz już... mi, ile jesteś już bez melanżu? Bez melanżu jestem około... 66 dni bez spróbowania, bez napicia się takiego mocniejszego alkoholu i no i generalnie żadnych używek, prawda? Przerywamy program, bo mamy bardzo ważny komunikat. Jeżeli chcecie kupić ubrania marki Divers po kosztach, nic prostszego, wystarczy wejść i kliknąć w link, który widzicie w opisie tego filmu, potem dodać ciuchy do koszyka, następnie użyć kodu rabatowego PALHEISTV, który da wam 10% rabatu na cały koszyk oprócz kolekcji Dakar. Udanych zakupów, Benz. Była jakaś walka, w której publiczność była po twojej stronie, czy zawsze jednak to twój przeciwnik jest bardziej dopingowany? Wiesz co, wydaje mi się, że... Kurczę, wydaje mi się, że w walce z Narcyzem jednak ja miałem więcej fanów, co no tak, byli tak, za mną. Możliwe, tak, no. I wydaje mi się, że w sumie w walce z Maksymalnie też większość kibicowała chyba mi. No w Maksymalnie to też w sensie to była taka walka, że nagle się pojawiłeś. Nie chodzi mi tak. o obstawianie buchmacherów, tak, tylko tak, tak, o kibicowanie. O kibiców, tak. Bo tutaj jesteś, no na Grafciu ma dużo większe poparcie niż ty. Dobrze, no bardzo się cieszę. Czyli chcesz utrzeć nosa wszystkim.
No tak, no po prostu chcę wygrać. Nie to, że chcę utrzeźwiać, a po prostu, nie wiem, nie przeszkadza mi to nawet może i fajnie, że tak jest. Czyli co, dzisiaj... Siema, dawno się nie widziałem. Jaki masz tam akces dzisiaj? Damy się przywitać normalnie, dawno się nie widzieliśmy. A zawsze się witałem przed kamerą, nie tak? Zauważyłeś jeszcze? Ale nie, ale mówię jakoś tak milej. Cześć Hubert, dawno się nie widziałem. A co powiedziałem źle? Miło Cię Dobra, widzieć. Gadajcie sobie. Cześć Hubert, miło Cię widzieć. Jaki masz dzisiaj akces? Siema. Gdzie możesz wejść? Stary. Bo wszyscy mogą Cię chodzić na płytę. Tylko wiesz co? Patrzcie, tylko Laskowski nie dawaj, bo będzie przypał. Teraz wszyscy mogą chodzić na płytę, bo nie ma tu toalety, toaleta jest tam. Więc żebyśmy nie lali do wiadra, to możemy chodzić przez płytę. Nie, tutaj jest gdzieś to. A nie, tak! Nie ma tu. Bo tu był Prime też, no nie? I my tam chodziliśmy. A? Kiedy robimy to, ten, bo nie wiem, czy można mówić gdzie, to nie będę mówił. Nie, nie mówmy gdzie. Ale... No gościu kurwa nam kolan operuje. Mówi mi odcinek, wali centralnie w chuj, a pewnie nic nie chce zrobić. Nie, no stary, w chuj chciałbym zrobić. Ale blokuje mi inne współpracę z innymi kanałami, nie? Nie, broń Boże, ale gościu po prostu... Mateusz tam mamy coś, no. Kolana ma operowane. I tam postaw statyw drugi, no, dobra? Drugi Kaniowski, tu, tam. Ty walczysz najpierw swoją walkę z młodym. Mhm. I następna walka z Jackiem odbędzie się tylko wtedy, kiedy lekarz mnie dopuści, tak, do drugiej walki. I wtedy, jeżeli ty nie będziesz mógł, to wchodzi wtedy reporter. Tak. Ale jeżeli ty będziesz mógł i Jacek jeszcze będzie mógł, to wchodzi jeszcze reporter, tak? Tak. To wszystko zależy, kto ile może teraz. Czyli dwie mamy na pewno walki. Bo albo będzie, bo jeżeli na przykład coś by się tobie stało, no to automatycznie... Dwie są na pewno, a w najlepszej wersji mogą być cztery. Dlaczego? Nie, trzy. Może ty jesteś reporterem jeszcze na koniec. Nie, sorry, a to tak, coś trzy, było. Trzy, rozumiem, tak. Trzy. Nie wyglądasz, jakbyś dzisiaj walczył. A to ja dzisiaj walczę? Na razie jeszcze nie. Ja dzisiaj walczę? No nie wiadomo. Czy to jest no pewne? Walczę. Pewne no, to jest? Tak, już teraz tak. Ale nawet jakby Jacek nie mógł kurwa się poruszać? Nie no kurwa, no to wiesz, no jak nie mógł się poruszać, to... To zawsze... się tylko... Tak, tak. To ja mam wejść i go tylko tak wiesz, zepnąć z ringu. Jedziemy szybko. Ty dzisiaj tutaj coś robisz? Komentuję galę Fame MMA 15. Kurwa, ty mógłbyś zdecydować, gdzie pracujesz? Pracuję albo tu, albo jestem tam. Jestem niezależnym dziennikarzem, którego można powołać w dowolne miejsce, jeżeli tylko... Ale twój operator też się zmienił. Tak. Zapuścił post. Regularnie. Kurde, stary, wiesz, jakie masz śpiewające nazwisko? No. Łukasz Muzyka. Uuu, kurde. Co idzie twój wróg? Wiem, widzę, no. Nawarczała na mnie na backstage'u. A ty jej tak naprawdę jej nie lubisz, czy jest ci obojętna? Ja... Nie to, że jej nie lubię. No po prostu uważam, że jest nieszczęśliwym człowiekiem. Jest zakłamana i uważam, że mi zazdrości w głębi duszy. Zazdrości mojej przemiany, która wynikła naturalnie. A czy ona... ja w ogóle uważam, że to jest prawdziwa swoja przemiana? No właśnie, a ona wydaje mi się, że nie do końca jest szczęśliwa z tego, że gdzieś tam była tą seksmasterką, nie może się z tym pogodzić i cały czas dorabia do tego jakieś ideologie edukacji seksualnej. Gdyby powiedziała wprost, że robiła to dla hajsu, to wszystko byłoby spoko, a całe to tuszowanie tego i nie mówienie o tym jest po prostu słabe. Uważam, że mi zazdrości, ma kompleksy na moim punkcie. Ja osobiście nic do niej nie mam. Jest, życzę jej wszystkiego dobrego. Marcin Brzosek przez wiele lat mieszkał na wschodniej. I też z fanem Tigera Bonzo i Pacha Estefa? Nie mów mi tego. Naprawdę, mówicie serio? Mówi tego, nie możemy się tak bardzo polubić. Ale mówicie teraz serio, właśnie teraz do mnie dotarło, bo on mieszkał na wschodniej i on znał Tigera w czasach, kiedy Tiger na wschodniej mieszkał, bo go widywał, nie? I on oglądał filmiki i pozdrawiamy Marcina. To może i Robercika znać jeszcze, taka postać. Całkiem możliwe, no to... Fana Pei, no, tak, zajebista postać. Proszę Państwa, dzisiaj w Oktagonie zmierzy się dwóch miłośników Tigera Bonzo. To jest coś niesamowite. Dobra, byku, nie przeszkadzamy, bo... Jak cię za bardzo rozśmieszę, to się nie skupisz na walce. No nie, no właśnie staram się tak jednak już trochę łapać ten taki vibe bardziej spięty, no, ale na co dzień ten. Ale właśnie to powiedzmy, że zderzy się wschodnia z mineralną. O, i zobaczymy, co wyjdzie z tego połączenia. To się kameruje? Tak. Bo ja słyszałem, że ty też byłeś kiedyś raperem. Byłem kiedyś, no. Bo ja mojego przeciwnika, który jest aktualnie raperem, mam zamiar go też odesłać. Będzie wideoblogi robił i będzie konkurencją. Chciałem ci powiedzieć, że Sarius też jest miłośnikiem Uniwersum Wschodniej 56 mieszkania 41 i macie wspólny mianownik, więc jak zaczniesz... Nie mam wspólnego, bo ja, moja ulica, na której kiedyś mieszkałem, krzyżowała się z tą ulicą. Wiem. Rewolucji, ja wiem, ulica ale rewolucji. Jakbyś się z nim kulał ja w jestem parterze, w tym uniwersum. Jakbyś się z nim kulał w parterze, no. Możesz mu szepnąć na ucho, na przykład pędz. Ja jestem, na przykład, bo nie będziemy się kulać w parterze, bo to jest walka w boksie, ale... A, to wiesz, ale... na fejmie różnie bywa, ja piją się w boksie, kopią się nogami, wiesz. To jest mój następny przeciwnik, kurwa, pompka czy liga. Tak? Ale mówisz, że nie dostaniesz walki. Co?
Mówił, że nie dostaniesz krzyża. No nie dam ci walki. Nie, już nie dostaniesz walki. Ja się obrażam, bo ty w parterze chcesz się bić, a ja nie potrafię, bo jak mnie dusił Piotr Piechowiak, to ja klaskałem z wrażenia. Tak, to można byłoby zrobić, oktagon na podwyższeniu, że nie było na parterze. No, bez strachu, lecę. Bawcie się dobrze. Super ciepło, zobaczcie. Wszystko na mój koszt. Tak? No, klejmy się. Będzie walka z Wrzoskiem, czy nie będzie? Bo najpierw było, że będzie, a potem, że nie, jednak nie będzie. Najpierw Wrzoszek powiedział, że chciałby ze mną walczyć, a ty później... powiedziałeś, że może być, a potem jednak, że nie. Bo cię wkurwił. No tak, bo jak znowu z tymi klapkami zaczyna świrować Murana i powiedziałem, że jak chce się bić ze mną, przychodzi do Frykowej Federacji, no kurwa, pewne rzeczy, jeżeli chodzi o parter, nie przeskoczę. No to ja właśnie z nim rozmawiałem, moglibyście na przykład zrobić oktagon na podwyższeniu, żeby nie był na parterze. Ha, ale kurwa śmieszne. No uśmiałem się w chodzi. Ty to zawsze jesteś taki pospinany. Nie, nie jestem pospinany, tylko no kurwa, rozmawiamy albo normalnie, albo w ogóle. No dobrze, no to nie będziemy rozmawiali. No, nie będziemy. Jak nie chcesz, to nie będziemy rozmawiać. No. Jak nie ma kanału dzisiaj na wywiadach, to kto jest pierwszy? Ty? Tak. Z kim to jest dogadane? Z nikim. Przy negocjacji kontraktowych. Aha. No. Kurwa, to ja muszę płacić, żeby tu przyjść, a tobie płacą, że tu przyszedłeś. To jest pojebane. Tyle razy mówisz, że już nigdy nie zawalczysz, potem powiedziesz, że na nikim tak dobrze nie zarobisz, jak na Burańskich i tak dalej. I jakby taka szalona konfiguracja, że walka po walce, że to jest jakiś taki dodatkowy motywator do tego wszystkiego? Tak, nie, no na pewno motywatorem do tego, żeby się przełożyć na treningach i zrobić dużo lepszy tlen niż zawsze. Ja zawsze miałem problem z zrobieniem tego tlenu, a teraz jak wiesz, mam dwie walki, no to jednak to wymusza na tobie motywację. Tych rund sparingowych robiłem dużo, dużo więcej niż przed każdą inną walką. Myślę, że to też będzie miało, wiesz, takie przełożenie na przyszłość po ile, prostu. Ile walk w pierwszej rundzie? Trzy rundy po 3 minuty, a w drugiej masz 5 rund po 2 minuty. Jak się pracuje w High League'u? Bardzo dobrze. Jak się znowu pracuje z Arkiem Pawłowskim? Dobrze. Bo pracowaliście w Fejmie... Nie, Arek bardzo fajnie przyjął to wszystko, że przyszedłem również do High League'u i że jestem tam i że współpracujemy bez zastrzeżeń. No ale no chyba jednak musi być lepiej, skoro poszedłeś tam, nie? Jestem tu i jest tu. Ogólnie rzecz biorąc, ja obiecałem sam sobie, że nie będę prowadził konferencji prasowych, ale High League tak o to zadbał, że nie tracę wywiadów, bo i tak nagrywam 8 właśnie, wywiadów. Jak to jest zrobione? A, to jest tajemnica. Ale nie, no jest tak zrobione, że ja po prostu przychodzę wcześniej, zawodnicy przyjeżdżają wcześniej, dzięki temu ja nagrywam i później razem ze mną z ostatniego panelu schodzi 4 zawodników i nagrywamy wywiady. Czyli żeby po prostu moi widzowie nie ucierpieli na tym. Czyli kilku masz przed? Tak. No i też, żeby twój AdSense nie ucierpiał i inne rzeczy, Mateusz, oczywiście. Nie, to nieważne przecież, że widzowie chcą obejrzeć, ważne jest to, żebym zarobił. Nie, ale ja wiesz, o co chodzi. Chodzi o to, że jednak, no, nie czarujmy się, to też jest jakaś część twojego zysku, tak? Jak nie będziesz robił wywiadów. Bardziej chodzi mi o to, żeby nie zrobić tak, że stracę to kosztem konferencji. HIV jest? Wszystko? Rzeżączka? Kiła? No, robiłeś badania. No tak. HIV? Nie. Rzeżączka? Nie. Kiła? Nie. Zjebica? To kurwa, jak najbardziej. Tu jesteśmy na live'ie? Nie. Kręcę sobie taki mały vlog, no bo gdzie to będę z kamerą zadupcał? W pionie kręć. W pionie na YouTube. To ja się zrobię w pionie. No, żebyś jak najdłużej w tym pionie pozostał dzisiaj, albo wy też kręcicie. Tak, my nagrywamy ciebie. Nawet się stykniemy końcówkami, tak po wiesz co, tylko te filmiki, jak ty kręcisz, to potem wyciekają, kurwa, wiesz? Dobra, kurwa, to ja zrobię przerwę i za chwilę pogadać. Ja bardzo lubię Marka Pawłowskiego. I jak odchodził, to takie były skandale, małe aferki, coś tam tego. No i to taki byłem zdegustowany, ale minęło lata i mimo, że nadal lubię bardzo Arka Pawłowskiego, to jak oglądam te wszystkie konferencje, to uważam, że wasz duet z Sylwestrem jest najlepszym, jaki prowadzi konferencję. Dziękuję. Kanu z Pawłowskim, no to dużo im do was brakuje, mimo że Kanu jest dobrym dziennikarzem. Ale to kurwa konferencja jest troszeczkę czymś innym. Inne. To nie potrafi się do końca wyluzować. Znasz Mateusza? No. On jest zawsze trochę spięty. A na konferencjach jednak potrzebna jest tego trochę luzu. Też dopiero dwie poprowadził, nie? Ale dajmy mu, jak najbardziej się wykazać, bo ty też kiedyś byłeś bardziej spięty. Ale ja miałem po pierwsze dobre komentarze. Jakie badania robią? Tak, teraz bez beki. Gdzie? Teraz? No, na Fejmie. Podczas Fejmu to ciśnienie, puls. A krew badają coś? Nie. Teraz nie, to wcześniej musisz zrobić. I musisz dostarczyć, że nie masz HIV-a. Tak, do 18 na HIV, hepatitis B, C, czyli tam zapalenie wątroby typu B i C, ale to większość osób ma na chyba C szczepienie od małej kości. Tak. Ja też miałem operację, więc akurat... A powiedz mi, a gdyby się okazało, że masz HIV, nie? No, to chyba to wtedy nie możesz walczyć. Kurwa, no wtedy nie. Czyli walczysz w takim kombinezonie o pojedynek. A to jest też mega pojebane, bo znam wiele osób, które mają HIV, a tym HIV-em nie zarażają, bo po prostu są te leki. Nie wiem, czy
zdajesz sobie sprawę, jak to wygląda. No bo są, ale tak są leki... jakby zdeterminowani, że są w stanie powstrzymać bakterie, żeby z nich nie wychodziły. Wirusy, stary, wirusy. A przepraszam, wirusy, no tak. Taki niuansik. No tak. Dlaczego masz pseudonim Szalony Reporter? Jak sam się zastanawiam, kurwa, trzeba pytać mojej mamy. A, bo to nie jest nazwisko, imię. A to nie wiem. No bo czemu to nie sam reporter? A, bo wy... No bo kurwa, nie wiem, kiedyś tak zaczęli gadać, jak jakiś film rzucałem, że fajne to mam, bo taki hashtag dawałem. I jakoś kurwa siadło, nie wiem. Ale bardziej się czujesz szalony, czy bardziej reporter? Zdecydowanie bardziej szalony. Ja z reporterstwem nie mam kompletnie nic wspólnego, kompletnie. Tyle samo, co mniej więcej z... Ktoś kradnie, kurwa, te prezenty. Prezenty. Ochrona! Ochrona! Jest tu ktoś ze SFD, bo wynoszą. Wiesz co, zdecydowanie bardziej szalone. Ja z reporterem mam tyle wspólnego, wiesz co, mniej więcej ze sztukami walki. Powiedziałem to głośno? Ale naprawdę, jesteście najlepszym duetem. Uważam, że to jest fajne. Dziękuję, fajnie, ten, miło mi to słyszeć. I ja też dobrze się z Rywkiem czuję, wiesz? Bo my też mamy no, takie no, dobre relacje. Nie mamy. Jesteście kontrastem dużym, to jest zupełnie inna stylówka. Ale to nie? Jest dobre. Bardzo. To właśnie o to chodzi, bo gdyby było dwóch, wiesz, takich jak ja, albo dwóch takich jak on. No według mnie na przykład duet, który by się nie sprawdził, to jest Rogo i Kaniowski, bo są tacy sami, w sensie tacy panowie ładni, konferencje. Ja na przykład lubię, że załóżmy, wiesz, ja taki dam cytat, nie wiem, czemu Ala nazwałeś Muranów ten z tymi cipami. No. Sylwek znowu jest inny. No jest tak ostrzej u ciebie, ty mu o szczerze rzeczy mówisz. On tak drąży bardziej i właśnie ty to jest fajne. To się nie pierdoli, w tak, ja tam kurwa, poszklanie, narusztowanie. Ja wiesz, ja walę tekstem i Sylwek drąży. I tak współpracujemy. I druga sprawa, my ze sobą... Paweł Tiger Bonzo pojechane po tekstach. My ze sobą nie rywalizujemy. Możesz sobie zrobić na kanał Bawi i Uczy, no. Wuwunio Bawi i Uczy. Bawiąc uczy, ucząc bawi. Bawiąc uczy, ucząc bawi, tak, dokładnie. Jest coś takiego, taki lek jak PrEP, no i to możesz brać doraźnie, kiedy jesteś zdrowy, tak z 5-6 dni, albo 5 do 7 dni, nie chcę wprowadzić tutaj w błąd, 5 do 7 dni, kiedy jesteś zdrowy, wystarczy, żeby zbudować sobie odporność przed, żeby nikt cię nie zaraził podczas stosunku, powiedz, na przykład bez prezerwatywy, a w przypadku jak jesteś chory, no to w zależności jak szybko to się wykryje, no jesteś w stanie wyzerować i doprowadzić do tego, żeby AIDS nigdy się nie rozwinęło w twoim organizmie. No i tak naprawdę jako zdrowy człowiek funkcjonować przez całe życie. Taka ciekawostka. No bo, mam nadzieję, że no bo ludzie często mówią, masz HIV-a, kurwa. Ja nie mam. Ja tak z brudną ręką podchodzą, nie? Aha. Kojarzę tak dzieciaki pod... Albo ktoś w autobusie kuje igłą ludzi, nie? Taką brudną, no, po chelupie. Gównie. Chelupiarza. Gównie chelupiarza. O, ty już po tejpowaniu. Już po tejpowaniu, chociaż mam trzecią walkę, więc za jakieś 2 godziny będę się bidował. Ale jakbyś teraz chciał na przykład pójść do... Właśnie się nie da. Nie da się, nie? Próbowałem i ciężko. Zresztą po co mam brudzić? I tak można się jeść banany przed walką? Czy to niewskazane, wskazane, czy masz wyjebane? Nie wiem, miałem banana, który mi został, to powiedziałem, że zjem. No nie wiem, podejrzewam, że można, bo jest... Węgle czy coś tam, no wiesz, są tam jakieś takie kurwa rozkminki. Niby tak, węglowodany złożone chyba to są nawet. I jak gryziesz, jak to taka masa jest, wiesz, to nie jest twarde, ani nie pozostaje na żołądku, tylko czujesz się komfortowo w miarę. Wysprzęgliłeś się na kanale sportowym, że mamy robić razem odcinek. Ludzie o tym wiedzą, a potem piszą, a gdzie ten odcinek, a potem nie odbierasz telefonu i to tak, kurwa, i tak było wówunio, ogarniemy to stary, nie? Nie wiem, czy będzie, czy masz ochotę jeszcze nagrać. Oczywiście, że tak. Ale jeżeli oczywiście masz ochotę. Ja ochotę to... mam zawsze. Dobrze, no to jakby możemy tak się jeszcze złapać. Dużo ludzi jakby chciałoby bardzo skancelowania Muranów, żeby ich po prostu nie było, ale kiedy oni schodzą z panelu konferencji, to ale nagle... Słyszałeś to, co powiedziałem? Na konferencji, nie wiem czy to słyszałeś, na trzeciej, ja oglądam części, skróty tylko, na trzeciej, nie? Części z Sylwkiem powiedzieliśmy to, że jest tak, o, nawet dodałem to na story, ludzie chcą dymów, są dymy, patologia, co wy robicie, ja pierdzielę, okej, okay, nie ma dymów, ja pierdolę, ale stypa, nie nadajecie się, coś tam, Miściwojewski i Wardęga out. Ludzie, weźcie się naprawdę. Panel zawsze jest taki miałki. Dbają o swój PR, duzi influencerzy. Ja wszystko rozumiem, ale chodzi, że Murańcy idealnie wypełnili lukę po Najmanie. Są takim antybohaterem, ale też potrzebnym. Ja rozumiem, że niektóre rzeczy, które oni robią, mogą budzić kurwa naprawdę niesmak. Tak. Ale naprawdę, jak ich nie będzie, to sobie wyobraź, że jest tak, ale ich tego nie ma. No, no, i jeszcze masz jeszcze ze 3 oskarków. Tylko wiesz, klepią. Wiadomo, niektóre rzeczy też mówią za dużo. Jak ten twój filmik wyciekł? Szybko, nagle i niespodziewanie. Ale jakby jak jest, że ty komuś wysłałeś i ktoś wysłał komu nie powinienem, czy nie powinien, czy... Wiesz, generalnie ja poznałem się z gościem na innym portalu randkowym niż na tym, na którym to wyciekło. Okazało się później, że na tym portalu, powiedzmy, randkowym, gdzie również można postować filmy. Na zbiorniku.
Kurwa, nie wiem, Dayzone, nie ma po co reklamować, stary, ale... No, dlaczego? No kurde, no. Jak wrzucicie filmik, jak robicie loda na Dayzone, zawalczycie na fejmie. Ale słuchaj, ale jesteś męską Martą Ninkiewicz. Na 12 gali już miałem propozycję, żeby zobaczyć na fejmie, na 13 też, nie? Ale fakt faktem, teraz mi więcej zapłacili. A jesteś męską Martą Ninkiewicz. Trochę tak, no. A nie wiem, czy ona o tym wie. Ile takich dryneczków jeszcze? Myślę, że 3-4 takie rozrobione i ze dwie lufy czystej przed wejściem, nie? Tak jakby no to lufa, a może pokażę jej ludzie lufa. Wiesz co, bo generalnie to jest na tyle mała klatka, że jak Jacku będzie kilka, to zawsze któregoś trafię. Jak mi się rozwiesz, Ty też był też w Rzymskiej. W Rzymskiej. No tak. Jak będzie rozwijał się Jacek, to nie ma chuja, żebym go w Rzymskiej nie trafił, jak będzie dwóch, nie? Jest możliwe, żeby Murańscy wrócili po jakimś niezbyt dużym konflikcie. Lil Masti po dużym konflikcie, to czy jest w ogóle taka możliwość? Na Najmana nie. Nie, ja nie mówię, to już bez przesady, na Kasiusza. Czy to dla ciebie jest taka osobista rzecz, że nie chciałbyś, nie? No chyba luz, nie? Myślę, jednak, że luz. Bo jednak mi się wydaje, że ta jednak postać Kasiusza teraz już nie jest tą postacią, która była rok temu. Nie no, w ogóle wiesz, jak on tam coś w ogóle spina do mnie czy coś, to ja mam wrażenie czasami jakby Menel do mnie sapał, nie? Damy też taką postacią, może nie tak bardzo, ale też był Kasiusz. Kasiusza część ludzi kochała, ale część też go nienawidziła. Tak, wszyscy kupowali pay-per-view. I to też jest... A porównaj sobie Kasiusza w Prime i Kasiusza w Fejmie. Jest dużo grzeczniejszy tam. Słysza, ale nie, ale ja mówię nawet ten zasięgowo. Jak Kasiusz się bił z Muranem w Prime, słyszałeś tak głośno o tej walce? Nie, w ogóle nie zrobiła na mnie. Kasiusz tutaj się bił z byle kim, stary. Tak. Main event, nie? Kasiusz ze Szpilką musi się odbyć w Fejmie. No stary, no ta walka, jeżeli odbędzie się na każdej innej gali, nawet na High League, ja bardzo lubię High League, nie? Ale oni nie mają takich zasięgów jak na Fejm. Stary, tam konferencję ogląda połowa ludzi praktycznie. To co u nas? No może nie połowa, no ale 2/3, no nie? To jest duża różnica. Potem już dla Prime'u niewiele zostaje tak, naprawdę. Tylko, że High League jest naprawdę totalnie zajebistą galą. Tam bardzo fajnie też dbają o media. Tam jest, tam jest super, no nie? Idziesz tam... Ja nie spotkałem jeszcze nikogo, kto by narzekał, bo tak. Na Fejmie tak. Zawodników jest kilku, co tam, bo tam, to trochę ludzie narzekają, nie? A na High League już mówią, High League to kurwa, tam to jest na wypaście, nie? Są spoko, Bo mi się wydaje, że oni bardzo dbają o wszystko, dlatego, że są drudzy. Tak. Że jednak bycie królem troszeczkę rozleniwia w niektórych kwestiach. No ale nie bez powodu, no król sobie może pozwolić na więcej. Ja to doskonale rozumiem. Ja wiem, ale ja tylko tłumaczę też widzom, no nie, bo wiem, że ty jesteś inteligentny. Tak? Ale... Dziękuję. Ja bym o tobie tego nie mogę powiedzieć. Dziękuję bardzo. Inteligentny, inteligentnego nie pozna. Jak to jest być bratem tak coraz bardziej znanego brata? W sumie to już... Wozi się trochę? Co? Wozi się trochę, czy taki... Właśnie nie. Mi się wydaje, że nie wozi się. Zawsze, a mógłby? Mógłby. Zawsze ma takie powiedzenie właśnie, że nie latamy nigdzie tam z influencerami, czy gdzieś na jakieś aftery, czy coś, tylko tam się bawimy. Sami się bawicie, we dwóch. Z dziennikarzami innymi. Albo we dwójkę. No ja powiem ci szczerze, że nie byłem na żadnym afterze w Fejmie jeszcze nigdy. Ja też tak, gdzieś na jakiejś jednej imprezie byłem z Adrianem Polakiem i z Kasprem Błońskim, pozdrawiam, bardzo fajnie było. I to był taki chyba wyjątek. Tak to chyba nigdzie nie byłem z nikim nigdy. Lepiej chyba w swoim gronie. Co dzisiaj? No pewnie Murańscy, bo to jest pojebane, ale poza nimi co cię jeszcze bardzo ciekawi? Wiesz co, tak szczerze to ja już jakby, wiesz, ja codziennie tym żyję, nie? To ja nie odbieram tego jak widz, nie? Że ja mam w ogóle jakby przemielony łeb, teraz jeszcze ta loteria, to wiesz, że schodzę na przykład na dół pod scenę, gadam pod sceną, potem na przykład mi mówią na uchu, dobra, wracaj na miejsce, prowadzisz program, wiesz o co chodzi? Że jest mnóstwo obowiązków i kurwa, no ja po prostu tak szczerze to chcę, żeby się już skończyło i chcę sobie odpocząć, nie? Bo naprawdę ostatnio mega, wiesz, to nie jest, wiadomo, że to nie jest robota gdzieś tam super fizyczna, nie? A to jest jednak 16 godzin jebanki takiej psychicznej, nie? I jeszcze ludzie, ci wiesz, jebią komenty, jak się coś odpierdoli. To i tu masz stary kolejny... No jak coś się dzieje, to gówno zawsze spada na was, a najczęściej chyba na ciebie. Na mnie, no, bo Wojtas, no ja nawet z nim gadałem o tym, nie? To Wojtas też mi powiedział, że w sumie to... No jak coś się zjebie, to zawsze jest na ciebie, nie? A ja mówię, no fajnie, nie? No i był zapowiedziany wasz pojedynek. Że w tym roku się odbędzie? On ma z serduszkiem coś, nie? A, rozumiem. Jak robi interwał, jakiś mocniejszy trening, to migotanie, BPM... Ale pokazał ci papiery, czy to takie, wiesz? Nie, no real, nie? No to rozumiem, no to super. No i on właśnie by chciał też, tylko że kurwa, no nie ma jak. Nie? No po prostu zwyczajnie mu się nie opłaca ryzykować, wiesz, zdrowiem, nie? Bo po chuj tak naprawdę. No przecież jak ta walka się nie odbędzie, to...
No po prostu będzie, że jesteśmy niesłowni, że się nie odbyła. Nie pierwszy raz. No, nie pierwszy raz. Dobra, czyli ale... robimy tak, że bierzemy aferkowóz i jedziemy kurwa w Sudety nagrywać odcinek. Okej, to jest dobry plan. Tak zrobimy. Guli, guli. Gówno w dupie tuli. A propos Gulego. Guli dzisiaj nie będzie, bo szedł i wydupcy potknął się o taką kurwa jakiś drucik, wyjebał się i złamał dwa łokcie. Wczoraj miał operację prawego, bo miał z przemieszczeniem, a lewy jest bez przemieszczenia, więc Guli jakiś czas go nie będzie. I chciałbym teraz, żebyście wszyscy w komentarzach złożyli życzenia dla Gulego, szybkiego powrotu do zdrowia, bo naprawdę Media Room bez Gulego jest jak impreza bez wódki. I naprawdę, Guli, bardzo ciebie brakuje, byku, wracaj do zdrowia i kurwa, nie łam się. Boxer, a wiaderka damy ogarnąć? Siema. Jeszcze raz? Wiaderka. Bo tu nie ma toalety, nie? Może pogali, może by ogarnąć jakieś wiaderko. Słuchajcie, przeprowadziłem toaletę, jakby co, to toaleta jest teraz tutaj. W tym razie to jest tego i tylko to jest tylko męska, nie? Niestety. Chyba, że to chce usiąść, nie ma problemu. Pytałem go, kiedy będziesz miał brata i mówi, że musi jajkę kupić tylko. No, też to słyszałem. No, generalnie cały czas czekam, nie? Dobrej jakości jajko to było, naprawdę. To bardzo dobre. Mimo, że jest mały, to jest jajko z kury z wolnego wybiegu. Tak. Wolno biegają, bo nie mają siły. Brat podobno ma być z jaja strusia, nie? A, kurde. No teraz chce będzie... mieć mega dupnego zioma. A to będziesz nisko przy nim wyglądał. Czemu ty tego Polaka kurwa gryziesz cały czas? No bo po to jest, żeby go gryźć. Czekamy na Kaspra, który sobie tu przyjdzie do nas i wtedy on wtedy będzie ci bił, bo to jest kolega Polaka. Kasper Błoński? No. Wczoraj spropsował koszulę, którą miałem na ważeniu. Czyli kurde... Słuchaj, ja z Kasprem Błońskim od zawsze żyję bardzo spoko. Kasper Błoński jest mega do spoko ziomem. Witam serdecznie. Witamy w Łodzi. Witam, twoje miasto, tak? Siema, dokładnie. Zerujemy wino dzisiaj na afterze. Ty pijesz alkohol w ogóle? Nie, po walce tak. No ty, słyszałem, że wczoraj nagraliście podobno, że próbowaliście nagrać tą konwersację to waszą. No. Ale Wartnega nie włączył z nagrywania podobno. To prawda. Podobno wczoraj przygotowaliście wszystko, usiedliście i z Kacprem i z Mateuszem Kaniowskim wszystko zostało wyjaśnione, ale ty zapomniałeś włączyć nagrywania. Nie. To nieprawda. Nieprawda. Widzisz, ja jestem słaby do śmieszkowania. Możesz ze mną pogadać normalnie, ale śmieszkowanie takie hi, to nie. Tęskniłeś? Tak. Ty na pewno. Ty na pewno tęskniłeś? Ja ty na pewno nie tęskniłeś. Czemu tak jakoś jak... Jak Wuwunio tak wyglądasz? W jakiejś koszulce, w jakichś spodenkach. Wiesz, jesteście podobni do siebie. Jak chodzi ten, co założył Facebooka, ubrany? Jak on się nazywa? Zuckerberg. Zuckerberg. Jak się ubiera? Normalnie. Tylko ci, co nie mają hajsu, to się obwieszają złotościami. No, patrz. Złoty zegarek. To jak się lansuje, nie? Fame Team. Jak Mateusz Kaniowski, kurwa, tak. Co tam. Ej, ale fame najładniejsze ringers, co? Ja cię kręcę. No są ładne, to co, nie można im tego odmówić. Ale one są dobierane jakoś według wzrostu, bo wyglądają wszystkie prawie tak samo. Nie są. Ale no, nie mówcie, no podobne są do siebie. Która z was ma najkrótszy staż? Nie, wszystkie trzy. Wszystkie mamy równe. Czyli od kiedy? Od roku, równy rok nam. Jak to jest być fame ringer? Świetnie, ja tak lubię tutaj być. Tak. To jest taka fajna energia, po prostu od macie wszystkich. Macie jakiś podział, że ty wchodzisz z pierwszą rundą, ty z drugą, ty z trzecią, ty z czwartą? Tak, każda po kolei, każda ma swoje 5 minut. Ja tam się wyrywam zazwyczaj do numerków. Tak. A jeżeli się tak zdarzy, że wszystkie walki się kończą po jednej rundzie, no to reszty nie zobaczymy. My mamy tak fajną grupę. Walczymy i tak, tak, ale współpracujemy. Jedna na jednej walce, to po prostu na innej wyjdzie już kolejna. A co jest najgorsze z tej pracy? Na przykład takie, jak na konferencji tak długo stoicie. Ale nie, bo na konferencjach sami stoicie, to stoicie i stoicie i stoicie. No ostatnimi czasy już tego nie było, więc tak, obecnie... Nie ma tego już, tak? Bo ja tak nie oglądam, nie? Nie, więc... Czyli nie ma tego stania już takiego. Nie. Jesteśmy bardzo zadowolone z pracy pod każdym względem. Czyli naprawdę. Nie ma minusów. Nie ma. A Dominika jest dobrą szefową? No. Najwspanialszą! Nie ma lepszej na świecie. Nie ma lepszej na świecie. Uważasz, że ganianie Kacpra wczoraj... Ale czekaj, weź usiądź, bo tak to i będzie, że ja kurwa każę, a ty ten. Dzisiaj jest zajebisty upgrade. Wiesz dlaczego? No. Tu są takie ścianki. Czarna z prawej, czarna z lewej. I Media Room został odcięty od toalety. Więc dzięki temu po raz pierwszy od wielu gal dziennikarze mogą wyjść na płytę, bo przez nią trzeba przejść do jednego kibla. I ty chyba z 10 fajmów nie można wchodzić na płytę, tylko dziennikarze oglądają tu galę. Nie, ale ja pamiętam, że ja już zanim była ta hala, to ogarnąłem właśnie, żebyśmy my, dziennikarze, mieli możliwość
Na poprzedniej fejmie jeszcze nie można było. Wiem, ale właśnie o to była spina. Tam była ta fosa z dupy, nie? Właśnie tak, przez którą tak, nie można było tak, przejść. Bo była właśnie ze mną o to spina, ja długo gadałem, i że teraz mamy możliwość, że ty możesz wejść na płytę, sobie znaleźć influencera i go tutaj przyprowadzić też. Podobno. Czyli to nie jest tak, że to jest droga do toalety, tylko ty załatwiłeś, tak? Nie, nie, no wiesz, ogólnie miało się tu to odbyć na innym obiekcie. Ale z powodu, że pewna inna organizacja doszło do pewnych rozrób, to pewien obiekt powiedział, że na razie sobie daje na wstrzymanie z freakfightami. I dlatego na ja szybko... Ja tam się bardzo cieszę, bo to jest blisko. Tutaj, tak, ale wiesz, po pierwsze było tutaj wolne tylko w piątek, dlatego mamy w piątek, nie w sobotę. I tak jest, no nie wiem, zobaczymy. Ja uważam, że to, że jest w piątek, to jednak to gdzieś będzie rzutowało na niższą sprzedaż. No dobra, to tyle. Jak nie śmieszkujemy, to tyle. Ja słabiej jestem do śmieszkowania. Jak dziewczyny naprawdę są takie fajne i tak naprawdę jest tak super, czy tak nie do końca? Tak, są. Tak? Są. A jak się pozyskuje takie talenty, powiedz mi? O, nie mogę ci zdradzić. Nie mogę ci powiedzieć, ale no ciężko znaleźć taką dziewczynę, żeby mi pasowała pod każdym względem. To co musi mieć dziewczyna? No bo na przykład można się odzywać do siebie, jakby ktoś chciał, ewentualnie, tak? No to co dziewczyna musi mieć i wtedy można napisać? Nie wiem, on musi mi się po prostu spodobać. Mi. Nikomu innemu. Rozumiem. Musisz tak powiedzieć, że to jest to. Tak, ja po prostu muszę zobaczyć... A musisz ją lubić? No tak, muszę, bo nie chcę pracować z kimś, kto mnie denerwuje. A ty jak czasem podnosisz tą nogę, nie? No. To robisz to dlatego, że jedną masz krótszą, nie? Bo ja robię to samo. Ja mam ogólnie tak, że jak zawsze robię zdjęcie gdzieś, to ja się lubię pochylić. Bo ja mam tą nogę krótszą, nie? I zawsze jak staję, gadam, to po chwili robię sobie tak, że kompensuję sobie i mi się wydaje, że może ty masz to samo, na przykład, no, że masz którąś krótszą o centymetr i po prostu zawsze jak stajesz, to robisz sobie tak. Może tak być, nie? Ja w ogóle stary ten pierwszy twój but jest z rozmowy ze mną, screen z wykopu, z Fame MMA 4. Nie, no tam stałem na palcach w chuj, bo gadam, jaki wielki kurwa bubunio. Taki wkurwiony byłem, kurwa, jak on duży. No to słuchaj, to możemy zrobić całą rozmowę od początku. Dobrze, możemy. Na pewno wzmocni to mój kompleks. Ludziom wydaje się, że to jest prosta praca. A to jest prosta praca, czy nie? Wiesz co, no w pewnym sensie moim zdaniem nie, no bo trzeba tutaj opanować emocje związane z dużą publiką przed występem, przed kamerą. Ale co, no dają radę, nie? No trzeba się uśmiechać zawsze i wszędzie, nie? Uśmiech numer 5 przyklejony cały czas. Ja pamiętam takie czasy, jeszcze właśnie to było Fame MMA chyba 3 czy 4, co latały te kaszanki, wibratory, jak się rzucała Esmeralda z Martą Nikiewicz. To one tam stały z tyłu i musiały, wiesz, a jeszcze możesz dostać głowę, nie? No można, tak. Ale teraz chyba już tak nie ma, już tak bardzo nie rzucają. No nie, już się uspokoiło. A jak się czujesz przed walką? Wyluzowany. Tak? To jest twój największy luz przed walką w historii? No. Ale to przez to, że to już czwarta walka, nie? Z każdą jest coraz mniej i teraz chyba jestem najlepiej przygotowany ze wszystkich. A Kacper Błoński z czwartej walki najebałby Kacperowi Błońskiemu z trzeciej walki? No, proste. I to jak? Tak? Więc myślę, że no 9 miesięcy minęło, nie? Więc to jest długo. Niektórzy potrafią dziecko urodzić w tym czasie. No właśnie, na przykład. Ale nie słonie. Wygrałeś? Wygrałem, no. Za gratulacje. Kurwa, łatwa walka, stary. Zajebiście. I która runda? Pierwsza od razu? Pierwsza bomba i pad? Znaczy nie, przed oktagonem jeszcze mu postawiłem nogę i się wypierdolił. Aha, i sędzia go nie dopuścił do walki? Znaczy nie, sam się obstrał. Aha, czyli odklepał nie, przed oktagonem. Nie możemy tak mówić, bo za chwilę dostanę w pierdol, będą się śmiali ze mnie. Tak, tak fan lekcja pokory. Powiem inaczej, wyszedłem, nie? Spojrzałem na niego, Boże, ta klata zbudowana, te mięśnie. Boję się, jakby... Ale podobno sam żerawczy jest groźny. Kurwa, byłem groźny, dopóki nie zobaczyłem prawdziwego lwa, nie? Teraz zrozumiałem, że jestem takim zwykłym kotem domowym. Czyli co? Czyli Zabielski dominacja genetyczna? No przecież zapowiadał, nie? Słuchajcie, przechodził Wojtek Gola i dał nam otwartego batonika. Czekoladowego fejmu. Jest lekko mokry. Pytałam, dlaczego jest lekko mokry, ale już nie odpowiedział, tylko znikł. Dobra. Mokry KitKat. Patrz. Trochę trzeba było poskarżyć, pokrzyczeć. Fame Team, dzień dobry. A Muran jako ma? Nie ma takiej. Ha! Teraz przechodził Boxdel i on nam dał zapakowany, nie? Ten chyba nie jest taki rozmamłany, czy jest? Nie. Ten od Boxdela jest twardy. That's what she said. Kacper z Kaniowskim, wiadomo, tam się popsztykali, no się, tak? I podobno Kacper Błoński nazwał Kaniowskiego C-wordem. I co to jest C-wordem? Że nazwał go celebrytą, cykorem, no, cieniasem? Myślę, że może właśnie cykorem. Albo cieniasem. Myślisz, że tak się zdenerwował na to Mateusz, żeby wypalił sztukę? Tak mocne siło to było. Ale ty jesteś naprawdę taki, że ty nie pamiętasz, nie słyszałeś, nie? Stary, byłeś. Słyszałem.
ale... Słyszałem, powiem szczerze, że słyszałem, ale po prostu, no, to było 2 lata temu. I jak widzę, że dwóch gości się zaczyna tam liściować i znaczy jeden liść padł, ale zaczęli się wyzywać, przepychać, no to ja nie skupiałem się, co oni tam krzyczą. Że wczoraj ganianie, kurwa, Błońskiego z kroplówką przed walką, to nie było trochę słabe. W ogóle cała akcja... Nie powinno mieć miejsca przed walką teraz jakby. Bo jakby Mateusz powiedział, że on nie może teraz, bo jest na urlopie, ale tak. Wczoraj mówił, tu chodź na solo, nie? A ten z kroplówką stoi. No, w ogóle widziałeś, kurwa, statuę Błońskości. Tak. Kurwa, zajebiste. Widziałem to, no w każdym razie, no Kacper chciał to wyjaśnić z drugiej strony, nie? Więc jakby no... Ale chyba nie, dobę przed walką to chyba nie jest czas, no, i miejsce na to. Może nie czas i doba, ale już myślę, że go tak męczyli o to, że... Że wyszedł. Że już miał dosyć tego, nie? Jeszcze fajnie, jak miał rolkę papieru w drugiej ręce, nie? Właśnie z kibla go zdjęli. Robimy cię śledztwo i pytamy, jakie to było cało. A ty pijesz dzisiaj? Nie. A wygląda jakbym pił, nie? No tak zabrzmiałeś teraz, że jakbyś nie, tak... Nie piłem cię. Pytamy o tego całorda, nie? I ludzie rzucają, że nazywałeś go cwaniakiem. Tak? Nie wiedzą, co to jest całord. Albo celebrytą. Ktoś mówi, że ciamajdą. I tak właśnie zastanawiam, że Mateusz, ty... Cwaniaku. O kurwa, tak nie byś mnie nazywał, nie? I tak, i Wojtek Gola potwierdził, że tak było. Że od cwaniaka, to prawda. No. Ale wyjaśnione już jest podobno. No, staliśmy, gadaliśmy, jeszcze musimy to jakoś tam wrzucić w eter publiczny. Jedni uważają, że obraziłeś się na celebrytę. Inni mówią, że obraziłeś się na cwaniaka. Jakby, albo na cykora. A teraz skończę twoją, stary, dewagację. Wczoraj usiedliśmy przy Wardędze, przy Boxdelu, we czwórkę. I Kacper powiedział, że no kurde, w sumie to jednak tak było i przeprosił nawet. Ale jakie to słowo pasę. Było? No jak myślisz? Mam powiedzieć ładnie? No. I więc, ale fajnie, że umiał się przyznać do błędu. Byłem w dużym szoku, że... Ale to ganianie wczoraj go z tą kroplówką i tak dalej przed walką. Kiedy wielki pan Mateusz Kaniowski nie może odpowiedzieć z urlopu, ale... Ale ty znasz genezę, czy zrobisz sobie teraz po prostu jaja? Ja? Jesteśmy na to niepoważni jak zawsze. Dobrze wiesz, jak było. A skąd? No z internetu, stary, z internetu. Chciałem podbić i przywitać się z Korem. Stoimy tu już 5 minut, albo nawet 10. Ja się zastanawiam, o czym można rozmawiać z Korem przez 10 minut. To jest sympatyczny gość, ale tu na ściankach w Fejmie jest tyle gwiazd. Tam na przykład jest dawno niewidziany Japczan, nie wiem, czy uda nam się z nim porozmawiać. Zobaczcie. A my czekamy na Kora. Co tam się stało? Właśnie Paramaxi przegrał swoją walkę. Czyli nie doszło do macania w parterze niestety. Co tu się dzieje? Czego pani pilnuje? Pilnuję pasu. Pasa. Ja, co to jest za pas? Mistrzowski. Ale czyj? A tego federacji. No ale dobrze, ale kto go to... Nie mam pojęcia. A, niestety. Ale pani kazali pilnować. Kazali pilnować i strzegę jak ktoś ona. Się podszedł pani zapytać, czy jestem pierwszy? Drugi. Tak? A o co pytał ten pierwszy? Czy możesz sobie zrobić zdjęcie? Z pasem, czy z pani? Tak, z pasem i ze mną. I pozwoliła pani? No, dałam pozwolenie. Rozumiem. No to ja już nie będę pani męczył. Nie wie pani, czy to jest pas, ale czy będzie. Zobaczymy. A do której pani tu musi stać? Do 24. Powodzenia. Dobra, a ja mogę zdjęcie? Kogo my tu mamy? Siema. Idol, cześć. Zawstydziłeś mnie teraz. Idziemy na jakąś setę? Coś? Oczywiście, że tak. Seta pytania. Ja słyszałem, że ty nie pijesz. Oficjalnie. No, tak. Komu kibicujesz dzisiaj? Kacprowi czy Marcinowi? To jest ciężkie pytanie, bo obu znam, ale no Kacprowi serduszko podpowiadam. A ty? Ja też, no kurwa. Kacper jest od nas z ekipy, nie? No wiem. Tam jeździ na koncerty jak... ostatnio co to było? Bo takie zlot fanów. Był. I popki robił. Od razu widać, że z falchajstwą ekipy jest, nie? Czekałem, a ten koleś zrobi... Skończysz z tobą ten wywiad, mówię, o czym można gadać tyle z Korem? No właśnie też nie wiedziałem, się. Co to jest w ogóle za redakcja, ten pan, bo ja go nie kojarzę? Sporty walki. A, no już rozmawialiście o freestylach? No, brzmi adekwatnie do kanału. No jak bardzo dobrze. Jak z pomysłem? Jezu, co wy tacy wczorajsi z głosu? Jakiś zlot był, czy co? Nie, no ja wczorajszy? Nie. W kuluarach wszyscy mówią, że Kaniowski się pobił z Błońskim o C-Worda. Jakbyś mógł powiedzieć, co to jest za słowo? Czy to jest cykor? Czy to jest cwaniak? Czy to jest na przykład, nie wiem, no jakieś może inne ciekawe słowo? Znacznie gorsze słowo, aczkolwiek wiem też z kuluarów, bo jakby byłem mediatorem później prywatnie na ich rozmowie. Gdzie? Statuę Błońskości. No nie no, ja powiedziałem Kacprowi, że nie wpuszczę go do wozu, nawet ze względów higienicznych, nie? Przez ten wóz się przewinęło mnóstwo osób. Ale zobaczcie, a Dubiel mógł wejść.
Tak, ale on nie miał wenflonu, nie? Nie wiem. No, w każdym razie, no Kacprowi się to mocno nie spodobało, bo on chciał tam wbić. Mi się nie podobała ta kruplówka, wtedy po prostu, że on z tym wychodził. Rozmawialiśmy przez telefon, to powiedziałem mu, że przyjdź po kroplówce, nawet nie wiem, jak będziesz miał 30 minut później przyjść, luz, przecież i tak dużo randomowych ludzi gdzieś tam. Ale w końcu podobno doszło do rozmowy, tylko nie została nagrana. Tak, nie została nagrana, prywatnie. Bo usiedli i zrobili, a Wardenga mówi, kurwa, nie włączyłem nagrywania. No, chłopaki prywatnie pogadali, ja też byłem świadkiem. No chodziło tutaj, wiadomo, C-word, każdy będzie wiedział, o jakiego C-worda chodziło. Określenie pewnej grupy Romów, w inny sposób. Że ty cyganie? Tak, słabo. Cykor mógłby być, no. Ty cyganie. Nie, to już by była przesada. To jeszcze powinien mu faktycznie drugą wypłacić, nie? Ciamajda. O! Mateusz, ty ciamajdo! O ty, ile paleć! Ja jeszcze myślałem o tym, że jest angielska. Confident. Aha. No jest, ale to jest pewny siebie. To akurat ale mógł nie zrozumieć. Chyba, że on nie jest pewny siebie i się wkurwił, że go tak, wiesz, wywyższają. Nie, no Mateusz jest. Jak myślisz, jakie to było słowo? Na przykład cwaniaczku do niego powiedział, czy na przykład powiedział Draniu. Do niego... Ale to na C było. A na C? Musi być na C. No jak myślisz, jakieś takie głupie słowo, które Kano mógł się obrazić? Ja myślałem, że może cykor. A może cykor? No, bo to by ugryzło. Cykor by ugryzło. Jakby mi ktoś powiedział cykor... Krew się poleje. By ugryzło. Będzie o ciebie spokój, czy... bo mnie będzie. Nie. Celulit. O kurwa. Szedł Kaniowski. W krótkich spodenkach, a Boński mówi, ale masz celulit. Masz celulit. Co tam u ciebie dobrego słychać? Dobrze, dopiero przyjechałam i jestem... Spóźniona. Wiesz co, widziałam knockout i duszenie, a właśnie przechodziłam, cześć. Także jest okej. Okay. Spóźniona, trafiłam w idealnym momencie jak zwykle. Tak? No i dzisiaj na wywiad z kim jakby napalasz się najbardziej? No najbardziej powiem ci, że no Marta Linkiewicz, tańcula. Marta Linkiewicz Urańcy. Po wygranej walce. Tak. Ja przed chwilą widziałem, że tą kartkę przyniósł Sylwek. Nie, to nie jest prawda. Ja spisuję z telefonu. Tak? Bo Sylwek mi napisał wiadomość, dlatego spisuję z telefonu. Aha, rozumiem. I ile jakby to przygotowujesz się gdzieś w domu, czy dopiero tutaj? Staram się na bieżąco oglądać cage, co kosztuje mi duży wysiłek psychiczny, bo muszę to oglądać. Ale wtedy się nasuwają jakieś pytania. Tak, i właśnie wtedy automatycznie spisuję na telefon w dodatniku. A teraz wrzucasz na kartkę, żeby było bardziej pro, bo z telefonu słabo wygląda. No, sapią się. A ja mam pamięć złotej rybki i zapamiętanie tych wszystkich pytań jest dla mnie niemożliwe. Ja już przestałem w ogóle próbować, ale tak, też próbowałem, wymyślałem, zapamiętywałem i trzy pamiętałem. No właśnie. No. Czasami jak była dobra rozmowa, to już w ogóle wszystko zapomniałem. Dokładnie, bo jakby rozmowa się stała ciągle. Ja nawet mam takie zawsze sobie ustalam, że dzisiaj każdemu zadam to pytanie. W sensie, że każdy będzie miał takie jedno pytanie, które będzie u każdego. I kurwa i tak o nim zapominam. A to jest jedno pytanie jakieś króciutkie. Tak. Dzisiaj jechałem sobie tutaj z Warszawy do Łodzi, analizowałem to. Ty chyba jesteś takim dziennikarzem, który miał najwięcej spin z zawodnikami. Niestety jestem w tym najdłużej. Widzieliśmy, że tam Sylwester pytania koleżance podaje. To by też Sylwester wymyślał? Tak, podaje na pewno. To ściema już to jakaś leci. Wiedziałem, że tam przyszedł z notesem, no chyba, że tam była pieniądze. Nie, nieprawda, niczego takiego nie ma. A, myślałem, czyli... Ani jednego pytania. A pieniądze w kopercie są, czy... Tak, pieniądze. Jak już to pieniądze podaje, no. Koleżanka siedziała na kartce, przepisywała z telefonu. Nie, ona się uczy po prostu tam na ten. Ja wiem. A ty zapamiętujesz? No, to znaczy różnie, ale polecam robić sobie taką mapę myśli, o jakie wątki chcesz zapytać, a niekoniecznie dokładnie jakie pytania. I wtedy, o kurde, no, wtedy to dobre. Idzie dobrze. Bo powiem ci, że ja 100 tysięcy razy próbowałem zapamiętać i to się nie da. A dobrze ci idzie teraz. Aha, myślę, że to były pamiętane zapamiętanie. Nie, teraz to jest freestyle. Tyle pytań zapamiętałeś. Ale chodzi o to, że bardziej wiesz, że czasami sobie gdzieś tam umyślisz coś, ale ta rozmowa tak gdzieś pójdzie w inną stronę, że w ogóle się pogubisz, nie? To też. A potem sobie myślisz, kurde, o to miałem zapytać. Tak. No to mam tak praktycznie po każdym wywiadzie, jak wracam do domu. Przypominają mi się wszystkie pytania, o które miałam zapytać, ale ich nie zadałam. No i też ciężko się rozmawia, jak ktoś odpowiada bardzo krótko. Tak. Bo wtedy nie masz czasu, żeby sobie przypomnieć. Zastanowić się w ogóle. Wątek. Ale od tego czasu, kiedy się widzieliśmy, to się dużo wydarzyło, bo założyłaś konto na pewnym portalu. Tak. I jakby zadowolona jesteś z liczby subskrybentów? Jestem bardzo zadowolona. Przede wszystkim z kontaktu z fanami, nie? Z fanami, ludzi. A ci fanowie... Panowie. Wysyłają ci jakieś zdjęcia? Ale wiesz co, właśnie nie ma dziewczyn, nie? No dziwne. Dziwne. Ale panowie wysyłają ci jakieś zdjęcia?
Oczywiście. I co, oceniasz, czy ignorujesz? Oceniam. Już ja mówię, że cały klaser ptactwa upierzonego lub nieupierzonego. Orły, jastrzębie. Wróble. Wróbelki. Ale możemy oficjalnie powiedzieć, że konflikt jest zażegnany. Wydaje mi się, że tak. Kacper powiedział po wczorajszych przeprosinach, że on dzisiaj to powie finalnie tak przy wszystkich. W sensie przed kamerą, że faktycznie to był błąd. No to chyba nie ma sensu, nie, wiesz, tak się... Było, wiesz, mnie najbardziej to w autorze prawo przekazać, że jest biedny, bo dostał nagle ode mnie za nic i że nic nie zrobił. Dobrze wiedział w moim odczuciu, co że wie dobrze, co zrobił. I myślę, że są dwa słowa, za które się od razu dostaje. Na przykład, gdybym ja ktoś powiedział ty frajerze czy ty cwe, to wiedziałbym, że dostanę. Słuchaj, ja znam takiego jednego, który nazwał tak grupę osób i nie wyłapał. Konopski. No dobrze, ale nazwał grupę osób, a nie podszedł, nie powiedział gulo ty frajerze. Nazwał cztery osoby. Rozumiem, że Konopski będzie bity, ale po gali przez włodarzy. Nie, no bity nie, ale wiadomo, że tam Rafałowi się to mocno nie spodobało. Ja jak usłyszałem, że nazwał gdzieś tam mnie i Wojtka, no bo wiadomo, że on się tak jakby wypowiadał do nas, ale miał na myśli też federację całą. Tak, to tak, tak. No to dla mnie frajer to jest lamus, po prostu, nie? Bo ja uznaję to słowo jako ten. Ja też, tak. Bo dla mnie to nie, ja nie będę sobie definiował tego przez jakiś więzienny slang i tak dalej. Tak, no bo nie masz nic z tym wspólnego, tak? Tak, dokładnie tak. Dlatego mnie to jakoś nie zabolało, ale później jak właśnie dotarło do mnie, jak on naprawdę to powiedział, nie? No to miałem takie, no kurwa, no nie może. Nie? No i to też jednak jeszcze jest też jego wiek, nie? Tak, że jakiś szczyl, a no Rafał jednak jest poważnym gościem, nie? I to jest takie... No to jest taki plaskacz w twarzy tak. Rafała przez właśnie młodziaka. Dobra, możemy w końcu dokończyć, kurwa, rozmowę. Tak, bo olałeś się. Dlaczego miałeś Adriana Polaka w formie deskującej na klatce ostatnio, na piechucie? Przykro mi było, że nie mogę na konferencję, a że jest moim najlepszym przyjacielem, to chciałem, żeby był jak najbliżej mnie. Ale to jest jeszcze wybić na jego fejmie, no, ewidentnie. Tylko, że to on zaproponował walkę, ale no tak, kurwa, no, jak daję przestrzeń, to będę skakał na nim jak na trampolinie. A twój najgorszy wywiad? Mój najgorszy wywiad się nie ukazał. Ale to z twojej, jak na twoją prośbę, czy tego, kto... Nie, na moją. Na moją. No to jest, to dobrze, że Sylwek powiedział, no dobra, nie będzie. Ale może chcesz powiedzieć, z kim był? Nie. Nie, no nie był najgorszy, tam nie było nic takiego tragicznego, ale po prostu jakoś stwierdziłam, że jakby to nie jest no czasami to... lepiej czegoś nie poszedł. Tak, wiadomo. Dokładnie. A powiedz mi, a twój najlepszy wywiad? Który taki uważasz, że... Chyba z Ksajo, tak mi się wydaje. Z Ksajo, no. Ogółem lubię rozmawiać z inteligentnymi ludźmi z poczuciem humoru, bo wtedy mi się po prostu łatwiej z nimi rozmawiać. Oczywiście, że tak. No. W sensie jeśli te pytania są głupie i oni nie biorą ich na serio i oni odpowiadają głupie, więc no to nie, jest no fajne. To jest tu kilku takich, którym ja zawsze tam jakieś żarty i zawsze... Ale jeszcze ten twój OF się nie rozkręcił na tyle, że mogłabyś porzucić pracę tutaj wywiady. To mogłabym. Czy chcesz robić jedno i drugie? Chyba mogłabym porzucić, ale wiesz co, nie. Ale w sumie dzięki wywiadom promujesz tamto. Trochę to też nie chodzi o promocję, ja robię to, co kocham. Ale chociaż, wiesz, oglądają, wiesz, do zdjęć widzą? Pozowałam tak naprawdę całe życie. Rudy jest groźny? Zobaczymy. A co? No nie wiem, no ja uważam, że Adi by ci najebał, nie? No spoko, no, twoje zdanie i pewnie takie zdanie będzie w większości, a ja mam wyjebane, ja idę zrobić swoje, jeżeli do tej walki dojdzie. A myślisz, że dojdzie? Myślę, że szansa na to jest jak i na wszystko, nie? A będziesz dymił na konferencjach, obiecujesz? Nie powiem ci, że będę tym, jeżeli będzie przestrzeń i jakby pole i jakoś sprowokuje, to oczywiście, że tak. No ja go kurwa nie lubię, więc jakby na pewno nie będę dla niego miły, bo za co go nie lubisz? No kurwa, już tyle razy nie lubisz Polaków? Mówiłem, ale jak najbardziej. Nie, Polaków kocham i szanuję, ale Adriana Poleńskiego nie. Nie rozmawiam. Kanał zdradziła wspaniałe wywiady. Ale to zawsze się tak kończy. No właśnie, myślałem, że jest inna. Nie wiedziałem, że to jest płacić w samych pieniądzach, co najlepsza polska dziennikarka. Ja bym chciała powiedzieć, że też myślałam, że Sylwester jest inny. No to? Że co? Że jesteś inny, jednak jesteś jaki jesteś. Tak, to jest kanał? To już nie robisz dla niego? Już nie. Naprawdę? Nie. Ogarnęli ci czy nie? Już ogarnięte, tak? No podobno tak. No, ale zacząłeś swój kanał też. Mam swój kanał i teraz działam tak dwutorowo. Taka jestem, multitasking. Ale do siebie też robisz wywiady? Tak, ale w inny format. To znaczy, czyli nie na galach? No nie. Tam tak bardziej bym chciała przekminiać różne rzeczy, tak wiesz, dłużej rozmawiać. Uważam, że powinieneś zrobić freestyle na temat tego pojedynku Kana i Błońskiego z użyciem słowa na cy. No jesteś freestyle'owcem, no taki masz temat, no. Ale on cię nie jest w pracy, nie? Ty, no dobra, trudno.
chyba, że lecisz na pisankach. Ale słuchaj, ja znam tyle freestylerów i każdy nie freestyluje, jak go poproszę. A nie ma Boneza albo Giggsa? Nie, dawaj, musisz ty. Ej, yo, bracie, pewnie nawinął błoński kanu, że żyje w celibacie. Przekmij raczej, o, jadę tu gra grubo, ale śmierdzi mi ta afera bardziej niż wuwunio. Yo, wy tego nie czujecie, jak ja daję rymy w eter. O, ale zbłaźniłem się bardziej niż ten kanał wszystkich. O. Twoja taka najlepsza rola. Najlepsza? No, to jesteś najbardziej zadowolona. Ale nie, z której jesteś najbardziej zadowolona. No, uwielbiam grać suki. Właśnie. A ty nie jesteś suki. No właśnie, nie jestem. I dlatego, wiesz, tę czarną moją stronę, ten zły charakter, bo każdy ma z nas i wiesz, jest i dobry, i zły. I to nie jest tak, że jesteś tylko dobry albo tylko zły. I w życiu staram się na co dzień być dobrym człowiekiem. Miła, uprzejma, kulturalna i pomagać ludziom, ale ta, wiesz, ta sucz taka we mnie siedzi. Rozumiem. I jak mogę uwolnić ją w filmie, to po prostu... Dlaczego Chopin nie grał tym palcem? Skarby. Bo to twój palec. Tak jest! Dobrze! Bet. Dałeś to? I tego palca? Dubielo mi w oko! Do palca! Słuchaj, to jak lubicie, ja nie wnikam, ja wiem, że... Ja wiem, że wy młodzi macie troszeczkę większą tolerancję. A nie, z Paramaxinem nie walczę. On tam na narciarzu. A chciałbyś? A chciałbym. Paramaxin w parterze? Tam byśmy mieli no limit prawdziwy. Tak czujesz? Ty, co to takie twarde, nie? On zapomniałem suspensora. Tak, i ty byś chciał no limit z nim, no tak. No tak. Razem z Marcinem Najmanem. Zestrolowanym. No kurwa, stary, jaki to jest crew w ogóle takich, wiesz, ulańców. Zasiadasz w panteonie osób, które pokonały bonusa BGC, bo pozostali przegrali wszyscy. A nie, jeszcze Wojtek Gola tam jest. Wojtek Gola też go pokonał? Tak. Nie pamiętam walki, stary. Tak, Wojtek Gola. Stary czas. Wojtek ja Gola, każdy który był ogolony na łyso 100 tysięcy lat temu. To no, było. Nie pamiętam. A bonus pokonał Body Christa. Tak. Na przykład. To jest taka postać. Ale to wracasz do walk jakoś niedługo? No coś mi tam proponują, wiesz, na razie to chcę do internetu sobie tam coś podziałać, nie? Czy chcesz wrócić? No. Ile jeszcze nie ma? Dwa miesiące. Ja nie chcę też wszystkich kart teraz wyciągać. No to jedną, no. W talii jest ile? 50 kart? Zajebał mi chlebek czosnkowy, jak siedzieliśmy w restauracji u Gesslera. Czyli tak samo jak z Ferrarką o bułkę. No właśnie nie o bułkę, no ale widać, no. Kurwa. To są właśnie te podwaliny tych wielkich konfliktów fejmowych. I to też będziecie mieli nie konfliktów fejmowych, tylko konfliktów Adriana Polaka. To jakby szczegółowo o tym powiedzmy. I co, odpoczęła trochę głowa? Tak. Ja ci z jednej strony, wiadomo, że to nie jest fajne, ale z drugiej strony trochę ci zazdroszczę, kurwa. Nie bycie w internecie musi być fajne. Wiadomo, że wszyscy gdzieś tam cały czas... Ale wiesz, wszyscy przez chwilę. Ja wiem, ale wiesz, wszyscy gdzieś tam za tą gonią, bo wiesz, jak ci wypadniesz na chwilę, to kurwa, coś tam, ktoś tam trzeba, to wiesz. No nawet nie myślałem o tym z tej musisz strony. Być, ale taki fresh od internetu, tak chyba dobrze robi na głowę. Tak, tak. Ale śledziłeś, co się dzieje, czy tego też nie robiłeś? Czy co? Czy śledziłeś, co się dzieje? Wokół wszystkiego? Pierwszy tam okres nie, bo sobie gdzieś pojechałem i tak dalej. Tak, to się szybko nadrabia, to się nic w internecie się nie dzieje. Wiesz, w internecie co się dzieje? Mało osób nawet swoje filmiki tworzy, większość to jest jakaś, wiesz, opinia na jakiś temat, opinia na temat filmiku innego, wiesz, więc szybko to się nadrabia. No to prawda jest taka, że tego kontentu, jeżeli chodzi o twórców, to jest teraz bardzo mało twórców. Nie no, jest tak, wiesz, gdy twórcy, ludzie komentujący twórców, tak. Nie? Panowie, który znokautował, który się bił długo? Gratulacje. Który? On się bił długo, bo on jest dobry. Ty znokautowałeś Radzia? A to się bije. Taki był plan, tak się poczuliśmy na tą walkę, że on w stójce wykańcza, ja w parterze. Ale, został sam, to się stresowałeś się bardziej niż o siebie? Tak, tak. No. Do walki się nie stresowałem. Jak byliśmy tam, w ogóle nie widziałem publiczności, w sensie fajnie, że byli, ale byłem skupiony. Ale publika była za wami. Kibicowali wam bardzo. Tak, mi się wydaje, też to słyszałem. A tych przeciwników, których byliście, to od razu tak się dogadaliście? Tak, to był nasz plan od samego początku, a ja dwa razy, nie wiem czy zauważyłeś, spuściłem z Radka, bo patrzyłem się na niego. Pojebane, nie? Takie wiesz, no. Ale nie, bo to był właśnie nasz plan, bo ja widziałem jak się bije Radek, to ja wiedziałem, że on nie skoczy na mnie. Ale panowie pokazali się tak, no to co, tyburscy następni, nie? Nie, no co ty, bym musiał chyba powbijać sobie 20 igieł sterydów, żeby urosnąć. Tak. No to możemy roczni chociaż. No to samo. Nie zapytałeś mnie nawet jak gala ci się podoba, podszedłeś do mnie i mówiłeś, zapytam jak się gala podoba. No. I właśnie chcę powiedzieć, że mega mi się podoba. No. Ale nie, arena fajnie, walki fajnie, kupony mi siadają jak złe, bo postawiłem 13 kuponów, żeby się bardziej emocjonować. Ale ktoś ci nie weszło?
No zaraz zobaczymy, ile jest w grze, to ci mogę powiedzieć. W grze mam 8 kuponów, stary, dalej. I to są kwoty rzędu... Z nim? Jest zazdrosny, pokaż. 11, 12... Ja mam z nim nagradę, czy on ze mną? 11, 12 tysięcy, 8 tysięcy, 8,5... To prawda, 6,5 tysiąca, 2 tysiące... Musi mi to powsiadać. Dobra. Czekaj, widzisz, jak on makietę? Wyłączaj tą kamerę, trzeba A nie, no zajebiście, naprawdę. No właśnie mówię, ale dlaczego nie nosisz... Na zewnątrz. Ja słyszałem, że to zabrałeś Sentino za resztę za koszulki. Jakie przejście? Co ty mówisz w ogóle? No i co tam? No to ty opowiadaj, co u ciebie, no dawno się nie widzieliśmy. Zostawaj, tu mój stolik jest. Tak? Suto zastawione jak zwykle. Tak, widać, mam killer. Gdzie lustro? Gdzie lustro? Tak, widzę, to wy chyba po 3 dniach, nie? Jest Kubańczyk? Jest impreza. To jest, nie trzeba tłumaczyć. Nie odłączę lemon. Jak ci się komentuje z dwoma kolegami, was trzech komentuje dzisiaj? Tak. Ja rozumiem, że Kaniowski mówi 80%, 10% i Kruski 10%. Tercet to się nazywa poprawnie? Po co przecież my tu jeść, skoro nie jemy? Idziemy zjeść, tak. No. Jak się w ogóle czuje, Rafciu? Ale co, ja ci powiem tak. Nie chodzi o psychikę, tylko on tam dobrze był obity, jeden i drugi, nie? Czy tam... Ogólnie moim zdaniem walka była zajebista. On wszedł, nie wiem... Miałem taki flashback, jak to widziałem, bo on wszedł i go tam nie było. Przez pierwszą rundę. A stresowałeś się tak, jak się patrzy kurwa, na... stary. No wiesz, o co chodzi, nie? Jak on już wchodził, to mi ręce zdrętwiały i nie mogłem telefonu złapać, bo chciałem sobie jakąś storkę nagrać, ale... Pokazywali cię parę razy na przybitkach na ekranie, to widać było, że tam były emocje, ale Rafał fizycznie... Znaczy ja ci powiem tak, fizycznie, jak po walce, nieważne co się tutaj w klatce wydarzy fizycznie, jeszcze wiesz, jest adrenalina, jest... masz wszystko podwyższone. Tak? Chuj, że to nie czujesz, bardziej to kurwa serce ci boli po tym, jak przegrywasz. Więc no i nawet jak jutro go będzie boleć, to i tak to, że go nie wiem, noga będzie boleć, nos, kurwa oko, cokolwiek, to prędzej fizycznie wychodzisz z tego, niż psychicznie, więc jak nie wyjdziesz psychicznie, to nie myślisz o tym, co ci się fizycznie stało. Co to jest? No takie burgery zostały. Mati. Jaka gala, takie burgery. Sajgonki lepsze, stary. Tak? Są Sajgonki? Są Sajgonki. Z Sajgonu. Tam, za nim. Bardzo dobra. Bardzo dobra. Próbuj wywinąć. Tak, myślisz? Włóż sobie, no. Tak? No. Dobra? Co uważasz? No. Pierwszy raz cię widzę, jak jesz na imprezie. Bo zazwyczaj najedzony przyszedłeś. No tak. Po prostu ja mam taką głupią manię, że zawsze najedzony przyszedłem na każdą imprezę. Idziemy jeszcze, może kogoś to powkurwiamy, bo tutaj media tu nie mają wstępu, ale weszliśmy z tobą, nie? Okej. Okay. Zapraszam. Co ty dzisiaj robisz na VIP-ie? Wypatruję swoich przyszłych przeciwników. Czyli co, wracasz do fejmu? Czy zabierasz ludzi z fejmu do... Nie wiem, wiesz, jak to jest. Ja jestem trochę tu, trochę tam. W sumie to zaraz się okaże, że walczyłem na wszystkich federacjach w Polsce. No, w sumie nie ma nic z tym złego, nie? Nie ma, słuchaj, jak tu nie było na przeciwnika dla mnie i nadal nie ma, widzę, to co mam ci powiedzieć? No, bo ty to chyba trochę za dobry jesteś, nie? Ciężko trenuję. I widzisz, ale to... A sam walczy z nim. Co? Ja? No. Ja? W sumie wychodzę, klepę i wygarnę hajs. Ale wiesz, o co chodzi, że jednak, kurde, jest to paradoksalnie, jakbyś był gorszy, to miałbyś więcej przeciwników. Tak, to jest głupia właśnie. To free fighty mają to do siebie, że czym jesteś lepszy, ty masz mniej przeciwników, a jak masz przeciwników, to już z wyższej póły. Ale czy to jest słabe? Chyba to może, nie. No to może jakieś zawodowe walki? Na pewno będą jakieś z zawodowcami na freakach, no bo ja nie jestem zawodowcem. W przyszłości mogę zawalczyć z zawodowcem, ale we free fightach. Powiem ci brutalną prawdę, zaraz nastąpi po części koniec Murańskich, ale kurwa oni to nie, nam się wydaje, że oni już będą skończeni, ale to tak się kurwa nie skończy. A to nie jest też trochę tak, wiesz czemu, że ty chcesz, żeby skończyli? Nie. Bo trochę zabierają tobie tego pola? Ja ich lubię, ja ich uwielbiam oglądać, kurwa, Bóg, honor, ojczyzna. No bo oni gdzieś zabrali to nic nie zabrali, idę swoją drogą, ja jestem tym zadymiarzem lubianym. Oni są znienawidzeni aktualnie. Ale nadal chciałbyś zobaczyć z Kasiuszem? No pewnie, z Kasiuszem się na pewno jeszcze spotkamy. Tak? Ale nie mam z nim takiej już, wiesz... Już to trochę przeszło, nie? No, tak, jak to nie jest świeże, to już tak nie tak. Też jest normalnym chłopakiem, jak wiesz, poza kamerami, ten w sensie nawet już... On chyba też się zmienił dosyć sporo, no i teraz jego postać mi się podoba. No i co ty robisz dzisiaj? Słuchaj, przyszedłem i kibicuję. Komu? Tobie. Ja wiedziałem, że będziesz, wiedziałem, że cię spotkam, liczyłem na to. Ja też liczyłem na to, że cię spotkam.
No, przypadki chodzą po ludzach. Komu powiem ci, że masz, no. Masz pięknego pieska. O, dziękuję. My lubimy bardzo jamniki, nie mamy, ale lubimy. Jamniki są zajebiste. Są zajebiste, ale kurwa, ciężkie do wychowania. Tak? To są naprawdę, dzieci są łatwiejsze niż jamniki. Tak? Tak. O kurwa, to teraz nie zrobiłeś dobrej reklamy. No nie, ale tak po prostu jest. Przestrzegam dobrych ludzi. Jak się u nas w Polsce podoba? Bardzo mi się podoba. Lubię pierogi i wódku. A na Ukrainie nie ma pierogów? No mają, ale inni. Inne? Mhm. No, bo my ale pierogów ruskich pewnie nie lubisz. Nie, już nie lubię. A, no ale wódkę też macie, nie? No mamy, mamy. Wódka ukraińska lepsza, czy wódka polska? Wiecie co? Kosztowała tutaj taką wódkę smaczną z cytryną. Mhm. Taką nie mają. A w ogóle jest jakiś taki alkohol, którego w Polsce nie ma, a jest na Ukrainie? Nie. Wszystko jest? Wszystko jest. A ukraińskie danie jakieś takie, którego nie ma u nas? Ta też wszystko jest. Spokojnie, ja będę miał jeszcze swoje 5 minut, ale chodzi mi o to, że teraz, jak Mateusz przegrał, to Jacek zaraz zostanie rozgnieciony w klatce. No i będzie wstyd twój. Nie zakładali, obstawiam, że oni wszystko postawili na jedną kartę, nie? Że wygra Młody Muran. Że Młody Muran go zbije, ewentualnie ten go dobije, albo w ogóle ten nie będzie w stanie walczyć, co nie? Jak długo jesteś już w Polsce? Już 5 miesięcy. Czyli przez konflikt tutaj przebyłaś, no, tak? Tak. No i planujesz wrócić, jakby się kiedyś on zakończył, czy...? No właśnie, nie wiem, bo bardzo mi się w Polsce podoba. Czyli jesteś bardziej rozpoznawalna w Polsce niż na Ukrainie, nie? Tak naprawdę tak. No ciężko byłoby ten fame jednak zostawić. A to którzy faceci są ładniejsi? Polacy czy Ukraińcy? No, nie mogę powiedzieć, nie wiem. Wszyscy ludzie jest. Zależy od typu. No, zależy od typu. Będzie kontynuacja twojego pojedynku z Adim, czy...? Nie wiem, myślę, że będzie, ale myślę, że miałby to sens za rok, dwa. Ale ten wasz ostatni pojedynek zawiódł bardzo, nie? Tak wszyscy tak... A no to ale ja nic wiesz, nie robię. Po takim budowaniu napięcia... Za 6 tygodni miała być kolejna gala i na niej się powinniśmy... Spoko, pozdro. Za 6 tygodni powinniśmy po prostu to wtedy rozwiązać. Powinna być przełożona ta walka, ale był nacisk, bo wszyscy się na nią napalili. Co ja miałem zrobić, no. I tak z kontuzją wyszedłem, zawalczyłem, jeszcze zostałem zwałowany, no same minusy, nie? Oficjalnie mój tata na komunii świętej mojej zżygał się czereśniami na ceratę. Nie pozdrawiam. Masz tą ceratę? Tak, mam. No i zajebiście. Słuchajcie, no niedługo ta cerata będzie do wygrania na streamie u Body Christa. Pozdrawiam. Feno w końcu wygląda jak człowiek. Przygotowałem się dziś. Wyglądasz jak Feno. Co opowiadaj? Może, jak fame, gala. Może po piwko. Ja kupię ci piwko? Ja sobie sam kupię. A ja nie chcę, ale to sobie kupuj, no. Dzisiaj kurwa w ogóle nie wpuścili mnie z obrażą, musiałem wypierdolić ją. Krzoki? No. A wiesz, w których krzokach jest? Tak, ja jestem dobry w krzoki, powinieneś to wiedzieć. Fe! Tu pachnie, jakby tu po WF-ie przyszło kurwa stado orków. Co tu się dzieje? Ale tu jest mikroklimat. Nie, to chodźmy stąd kurwa, nie, to nie był dobry pomysł. Ja chciałem iść, kurwa. To lub. Kurwa, ludzie. Chciałem powiedzieć, że od dawna tak nie waliło w kiblu. I ostatni raz, kiedy tak waliło w kiblu, to też było na Atlas Arenie. Na fejmie Trójce. Dramat. Ciężko było, co? Co, ja wstrzymałem oddech. Ja pierdolę, nie? Ej, ziomal. Hajs, pal. Teraz tu jest prawdziwy bal. Ej, ziomal. Pal banknoty. 10, 20, 100 i 200 zł. Jakbyś tak nawiał, to wszystkie bitwy wygrywał. Wygrywałem. A już nie wygrywasz? No, już nie startuję. A, bo ty teraz już tylko TikToki robisz. No. No i co, życie. Definitywnie się rozstaję z dziewczyną. Od ostatniego razu, jak się widzieliśmy. Tak. I co, i pozytywnie w życiu jest teraz? No, myślę, że tak raczej. Co, kwiatka na kwiatek, czy już coś nowe na stałe? Nie, ja nie jestem raczej typem osoby, która by skakała z kwiatka na kwiatek, także skupiam się gdzieś tam na swoich rzeczach. Czekaj, bo mam palec rozwalony. Idziemy się napić, chodź. No, super. Idziemy się napić. Co będziesz pił? Alkohol jakiś, człowiek. No kurwa, już nie mam. Nie piłem, kurwa, 3 tygodnie, dla mnie to jest naprawdę poświęcenie. No to kurwa, tutaj prawdziwi zawodnicy nie piją po pół roku, człowieku. To 3 tygodnie? Gdzie ja? Ja jestem, studia skończyłem dopiero. Dojdzie do twojej warki z Darowem, bo to się musi wydarzyć. Musi i będzie. Powiem ci, że... Trollowanie twoje, Dara, jest świetne, to jest po prostu coś pięknego. Ale wiesz, że najlepsze jest to, że Daro nie rozumie, jakby to jest... To jest piękne w trollowaniu. Jakby, bo Daro ma mnie za idiotę, jakby, tak. Wiesz. I konferencje z nim, to będzie coś, no. Nie? No bo generalnie
No tutaj to na tych teraz, na tym fejmie, no to Murańscy robią to show, tak. Nie? A tutaj mi się wydaje, że może być tak, że Daro. Oj. Ale myślę, że Daro swoje pokaże, kurwa, na konferencjach. Na pewno, ale on jest tak podklejany. Kocham gościa, naprawdę. Jak oceniasz dzisiejszą galę? Super, bardzo fajnie, bardzo mi się podoba. Są emocje, są ciekawe zwroty akcji na walkach, są nokauty, są poddania, także jest wszystko, co powinno być na takiej gali, więc super, mi się podoba bardzo. Jak po walce? Opowiadaj. Wiesz co? Kurwa, tragedia. Serio, czułem się jakby... Ja myślałem... Jezu, ile mam opowiadać? Serio, bym musiał wam z 15 minut czasu. Nie, mamy czas. Ale to chociaż potrafił powiedzieć paramaxi, nie? Właśnie, co czy sam się potrapałeś? To ja zrobiłem. Komar miałeś na buzi i się biłeś. Ale nie, tak szczerze? Kurwa, tak jak mi mówili, że czujesz się jak w śnie. Ja tak, wiesz, i naprawdę miałem takie coś, że on na mnie napiera, bo wiedzieliśmy, że on zrobi, że on od razu wleci. Tylko, że albo cypami, albo jednym kolanem da sobie spokój. Non stop skakał, kurwa, jak małpa. I ja tak, wiesz, i on leci na mnie na początku już po gongu. Ja mówię, którym się strzela, kurwa. Naprawdę nie wiedziałem, jak wyprowadzić cios. Nie uczucie nie do opisania. Dobra, znaleźć telefon. Dostałeś tubę, upadłeś. Tak, i co się tam stało? Stary, ty to była pierwsza moja tuba w życiu. To była pierwsza moja tuba w życiu, nie wiedziałem. Próbowałem stać, ale tak mi błędnik zaświrował. Nie wiedziałem, jak na co. Nie wiedziałem. Pierwszy jak... raz miałeś na buzie? Tak mocno, tak, stary, no. Tylko, że to nie był mocny cios, ale bo ja cały czas miałem świadomość. Czy sędzia przerwał? Stary, sędzia przerwał. Nie zdążyłem stać. Kurwa, 3 sekundy zostały. Kurwa, nie wiedziałem, stary. Ja napierdalałem go z całych sił, chciałem mu urwać ten głupi łeb. No bo on mówił, że on się wystraszył, jak kurwa wiatraki latały tu, tam. I on mówi, kurwa, on powiedział, że on cię raz uderzył. A ty mówisz, że 3 razy. 3 razy. Tutaj, prostego i tutaj. No ja cały czas wiedziałem, co się dzieje, mimo tego, że trenowałem 1,5 miesiąca, 2 lata, nie? Która walka była trudniejsza, powiedz, tylko tyle. Druga była trudniejsza, wiesz? Znaczy trudniejsza. Trudniejsza była dlatego, że byłem zmęczony po prostu troszkę i ten. Ale nie będę... Ja za zrobię progres? Nie chcę kozaczyć. Ja po prostu też myślałem, że będzie kolejna, wiesz. Tam podłączyłem go kilka razy, nie chciałem się rzucać na niego, żeby wiedział, a wiedziałem, czyli, że może... Czyli tak była ta rezerwa na drugą walkę. A ja za zrobił progres? Chyba nie. Albo ja zrobiłem. Może on też zrobił, ale ja też zrobiłem. I ta różnica się odrozjechała, wiesz, dalej. Ja to mogę, że dlatego. Gratuluję, byku. Ciebie zobaczymy jakoś niedługo w oktagonie? Na, nie wiem, pewnie na kolejnej edycji nie, ani jednej, ani drugiej federacji, ale jeszcze na pewno w tym oktagonie się kiedyś pojawię. Co, podobało ci się to? Bardzo mi się podobało. Bardzo fajne, w ogóle fajne takie uczucie, wiesz, przed walką słyszałem najróżniejsze opinie. A da się to, się w jakikolwiek sposób porównać to do stresu takiego albo poczucia przed bitwą freestyle'ową, czy to zupełnie inne? Tak, ja ci powiem, że wiesz, jak wyszedłem na High League'u, jak mieliśmy tą prezentację zawodników przed walkami jeszcze, to tam się czułem, stary, jak na scenie, nie? Wiesz, publiczność, ludzie krzyczą, ja mówię, jak na scenie, nie? Jestem u siebie. Sędzia przerwał, czy on się poddał? Jak to, co tam było? Bo nie było tego... Nie mam pojęcia, ale wtedy już to sam takiej energii mi się obudziłem. I mówię, chcę walczyć, a widziałem, że on jest bardzo zmęczony, nie? To ile to wszystko trwało właśnie? A jestem tak niezadowolony, bo jedyne, co pokazałem, to jest właśnie ten knockout, on mnie tak naprawdę, znaczy obijał, no tak obijał jak jakiś... No niezbyt. No bo ja go widziałem przed chwilą i on dużo lepiej wygląda, jakby mniej bardziej po... Tak, bo to jest chyba był jedyny cios, jaki trafiłem. Ja się nawet nie obudziłem, a usłyszałem w momencie zaufaj mi. Od trenera mojego, od Mansura Żijewa. I no i zaufałem mu. I usłyszałem prawy cep. No to wsadzam prawego cepa. No, jakoś ale się kurwa, ale skąd jak oni się biją? A skąd wy się bijecie, czy kto wie, do którego to jest? I to było pojebane. Ja słyszałem... I obaj prawym walą, nie? Mieliśmy sektor wykupiony, sektor PH i tam było 50 kilka osób i słyszałem ich. Doping, jakieś tam przyśpiewki non-stop, no i słyszałem trenerów. I to były dwa głosy, które pamiętam, tego, że były oddalone od siebie, to nie wiem, jak to prawy bij, lewy bij, prawy bij, lewy bij, ty ale dwoma. Dobra, muszę się napierdolić, stary. Co, woda dzisiaj będzie? No, wszystko, stary. Opcja full contact. Pełne combo, tak jak na Ray Frania. Który palec? Ten pęknięty i kostka pęknięta. Czyli ten? Czyli podczas nokautu ten palec? Tak, podczas nokautu, a to nagle... O, weź, tego nie lecz, ani nic, tego tak chodź, to relikwia już teraz, nie? Ręka, która usadziła parę maksila. Odetnę i na ścianę. Właśnie oglądamy walkę Kaspra Bońskiego. Chłopak z naszego uniwersum walczy z Dubielem. I nie lubię tych emocji, strasznie chujowo się takie rzeczy ogląda. Już przeżywałem tak Bonusa, Body Christa i jeszcze paru innych kolegów. Kaspa też już którąś walkę przeżywam. No strasznie się na to patrzy, a ja nie wyobrażam sobie, jakie emocje są tam teraz w nich. I w jednym i w drugim, bo ja tu nigdy nikomu nie odejmuję szacunku żadnego. Bo chłopaki po prostu się pizgają, nie? No niestety, Kasper przegrał. Ale kurwa, panowie, co to był za pojedynek? Panowie i panie oczywiście przed telewizorami. Co to był za pojedynek? Chłopaki się napierdalali chyba 18 czy 17 minut.
Kasper już ledwo stał. No niestety, gdyby to nie było no limit, byłyby jakieś rundy, to może wtedy byłaby szansa na wygraną. A jednak, co by nie powiedzieć, Dubiel miał chyba więcej siły i po prostu Kasper pokonał. Widzę, że Luisa tutaj emocjonalnie. Co się stało? Kasper, postawiłaś na Kacpra 100 zł. Raz wygrał Kacper, raz wygrał Marcin. No to musi być trzeci pojedynek, tak? Jeżeli ktoś wygrał dwa razy, to wtedy będzie tym jedynym zwycięstwo. Kacper, nadal Cię kochamy. Marcin, gratulujemy. Jeżeli chodzi o moje kibicowanie moim kolegom, to zazwyczaj muszę przełknąć gorzki smak porażki, bo zazwyczaj moi koledzy przegrywają. No słuchajcie, kurwa, właśnie widziałem, że Kacpra wynoszą z oktagonu na noszach, więc kurwa, to nie jest spoko, nie? No co mam powiedzieć, to mam nadzieję, że nic się nie stało, że po prostu powiedział, słuchajcie, zanieście mnie, bo nie chce mi się iść, nie? Ile kilometrów kabli tutaj jest, wiesz? 5 kilometrów kabli, tego dowiedziałem się w wozie transmisyjnym, więc jeżeli chodzi o ciągnięcie druta z początku odcinka, to przeciągnęli 5 kilometrów, 5000 metrów i dalej można by było iterować dalej do góry. No to nieźle. Ciekawe, ile to czasu zajmuje, nie? 5000 metrów, to jest do roboty trochę. Nie chcę się tutaj odnosić do tego, jakie były walki, bo przed chwilą była tak długa... Nie, profesorze, ja nic walka. W ogóle o walki nie gram. A coś ciekawego, takiego technicznego się jeszcze dowiedziałeś dzisiaj? Dzisiaj. To będziecie mogli zobaczyć u mnie na kanale. Ale to, a co zrobiłeś Gulemu? Guli sobie... Wiem. Wasze zabawki, kurwa, połamał łokcie. Ale jakie nasze zabawki? No... Szedł najebany. Czy nie trzeźwy był? Nie. Trzeźwy był, no czego on, kurwa, Guli, coś co on mówi? Trzeźwy był. Guli to właśnie ogląda teraz. Guli, wracaj do zdrowia, tęsknię za tobą, patrz co tutaj się dzieje, brakuje Czekamy, aż na następnym wzlocie otworzysz wino łokciem. Albo z dyńki, bo on tak często robi. Drzwi na przykład. Ale czekam, aż się zamkniesz w kiblu znowu. No ale co teraz z six-packiem? No jak to będzie wyglądało? To jest naprawdę tragedia duża, nie? Tragedia to jest, stary. Ja nie wiem, co się stanie. Bo to jest... Ja dzisiaj, bo mi tu gnabacz cały czas, stary, cały czas. Gadka, smatka, tęczu. Coś tam dyszy, nie? I nie da się wypowiedzieć normalnie. Gulik przejął orkiestra, montował, nagrywał, kurwa, no dojeżdżał. Ale stary Muran twardy łeb, nie? Ma. Kurwa, no ja pierdolę, ja o Guli ma ten... Co mnie obchodzą Muran i Guli, to jest mój przyjaciel. No dawaj, no, no. Guli też mój, no. Człowiek tragedia, no. Tragedia, mój przyjaciel. Człowiek... Dobrze, że to mamy. Oni mają poskładane w tym wozie transmisyjnym, byłeś tam w środku? Nie, no ja to nie mam takich akcesów, nie? No to spróbuj tam zagadać. Ile tam jest ekranów nawalone, ile tam jest komputerów, serwerów puszczonych, to ciężko jest zliczyć. I w ogóle cały ten wóz transmisyjny z zewnątrz ma podłączone wszystkie kamery. To jest takie mokry sen prawdziwego nerda. Tak. Od zewnątrz możesz zobaczyć, czy wszystkie sygnały wejściowe są ok, żeby pod realizację już samej transmisji wszyscy technicy w środku i reżyserzy mogli mieć wszystko, wiesz, zgodne ze sztuką. Czyli jeszcze jest jakby wcześniej jakiś jeszcze próg sprawdzania tego wszystkiego, tak? Czy o to chodzi? Jak zobaczysz sobie na ciężarówce, to z tyłu jest otwarta klapa. I pod tą otwartą klapą możesz przetestować wszystko. Wszystkie wejścia dźwięku, wejścia grafik, wejścia... A jest tam jakieś wejście, żeby podłączyć telefon, podładować na przykład? Słuchaj, możesz spróbować, ale jak cię wezmą, zbiorą całą ekipą ochrony, stąd wyprowadzą, to nie wiem, czy ci jakakolwiek wejściówka pozwoli na to. Tak, bilet wyjścia z więzienia. O, jak w Monopoli. Dokładnie, jak pod Monopolem. Czemu przekręcasz wszystko, co mówię? Oj tam, tak ale jest. To jest piękne po prostu, to jest najwspanialsze w tych materiałach. Co robię? Kibicuję Sajowi. A, czyli z chłopakami, z ekipą Boksaja przyjechałeś, tak? Tak jest. Myślałem, że przyjdzie sprawdzić, jak konkurencja organizuje go, ale że wszystko... Nie jestem ten typ człowieka. Rozumiem. Po prostu kibicuję mojemu mentorowi, także po prostu jestem dla niego tutaj. Właśnie walczy Sarius z Wrzoskiem i w jednym ringu mamy dwóch fanów Tigera Bonzo. Jak ta walka się nie skończy, aczkolwiek Marcin na razie dominuje. Oczywiście Marcin Wrzosek, bo Sarius ma też podobne na imię, ale Mariusz chyba jest Sarius. No, nieważne. W każdym razie, jak walka by się nie skończyła, to Tiger Bonzo będzie górą. Rogo, jak zwykle kochany Guli, ale my cię kochamy, jesteśmy twoimi prawdziwymi przyjaciółmi. Rogo, ja wiem, że teraz siedzisz w domu, nawet se konia zwalić nie możesz. Kolejny z ekipy Balcha jest TV skontuzjowany. Tak, no. Ta ekipa Balcha jest taka pechowa jest. Proszę Państwa, gala Fame MMA 15 dobiegła końca. My się zawijamy do domu. Było naprawdę bardzo fajnie. Mam nadzieję, że odcinek się Wam podobał, że parę moich suchych żartów weszło. Większość pewnie nie. No i co, do zobaczenia na kolejnych galach. Do zobaczenia na kolejnych odcinkach. W tym odcinku Balcha jest TV. Niestety to już wszystko. A w następnym zobaczycie... Biorą czy nie biorą?
Nic? A co tutaj można złapać, proszę pana? Karasie? Karasz to nieuchwytny. I na koniec, jak zwykle, krótkie info o naszym Patronite. Na dzień dzisiejszy mamy już tylu patronów, którzy nas wspierają miesięcznie taką oto kwotą. Jesteście cudowni i wspaniali i powiem wam, kurwa, prawdę objawioną. Nie dołączajcie do ekipy Palhajs TV, bo tu wszyscy, kurwa, przegrywają. Palhajs, bawiąc uczy, ucząc bawi. Ja od kiedy do was dołączyłem, przegrywam walki.